Poczta głosowa numer 883. Za chwilę nastąpi połączenie z konsultantem. Najlepsze rokowe hity tylko w SC Rok. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Następny przystanek Grodzisk Mazowiecki Królewska. Netflix, serial oryginalny. Oddzielam religię od, religię od wiary. A to są dwie różne rzeczy, bo to, że ja będę chodził o 11.30, to jest jedno do kościoła. I to, Czyli jest i to religia, nazywasz religią? Tak, to jest religia chrześcijaństwo. Mhm. A to, co ja robię, gdzie nikt na mnie nie patrzy, jestem sam ze sobą, wstaję o piątej i dziękuję panu Bogu, idę lasem, wymieniam różne rzeczy, rozmawiam z nim. Mhm. To, to to, jest dla mnie wiara. To co robiłeś z pijawkami? No chodziły, chodziły mi do Pępka. Mówisz, Serio? No. Do Pępka? Tak, no bo Pempek jest takim głównym ośrodkiem, z którego tam te wszystkie jakieś kanały się rozprowadzają i... Diagnozuje się na podstawie pemp Ma, masz, masz zdjęcia? Mam filmy zdjęcia Chcę <grym grym grym> Taka, ja <grym> taka lu, luja ci, luj ci wchodzi w pępek. I ja się nauczyłem, że nawet jeżeli ja zostanę wytrącony z równowagi, to już nie zwalam winy na ciebie, na kogoś, tylko analizuję to, że jest skoro te emocje, te emocje są o mnie, a nie o tobie. Czyli ta sytuacja jest na tyle trudna, że albo przekroczyłem granice swoje i czas zatrzymać się, nie, nie brnąć w to dalej, no i to jest ekstra. To świadomość. Słyszeliście, hajterzy? To jest o was? Nie o nas. Siemanko, mam dla was największy deal od Kamli w tym roku. Jeśli dalej ktoś ma wątpliwości, czy uczyć się angielskiego, to polecam wpisać sobie kilka fraz w Google po polsku i po angielsku i porównać ilość wyników. Różnica jest drastyczna. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7. Rozmawiacie z native speakerami, czyli osobami, które od dziecka mówią w języku angielskim. Możecie sobie wybrać, jakiego akcentu chcecie się uczyć i z takim nauczycielem pracować. W Cambri możecie korzystać z zajęć indywidualnych i zajęć w małych 2-3 osobowych grupach. Z kodem przemek 60 pierwsze 200 osób zgarnia minus 60 na plan roczny. Z rabatem możecie zacząć od 49 zł miesięcznie dla lekcji grupowych. Pełen dostęp do zajęć 1 na 1 i grupowych od 229 zł miesięcznie. Dla osób słuchających www.camybyl.com Dobra, to tyle. Uczcie się angielskiego. Zarabiajcie w walutach lepiej stających niż polski złoty. Pozdro. Łukasz Knopek Konopka. Cześć. Cześć. Um, I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz dla ludzi, którzy cię jeszcze nie znają. Jestem zawodowym lektorem, głosem Eurosportu, Eski Rock. Czytam filmy dla Netflixa, Discovery Channel, National Geographic. Pracuję dla największych firm w Polsce, które produkują filmy, reklamy, prezentacje. Działam głosem. Tak, to i. Nasz ostatni podcast pokazał mi, jak głos jest istotny. Ja nie miałem świadomości, że to jest aż takie ważne i tak sobie później się nad tym zastanawiałem. Myślę sobie, no dobra, Netflix, wszystkie te wytwórnie zatrudniają super lektorów z super głosem i teraz i dopiero zrozumiałem, dlaczego to jest takie istotne. Jak nagraliśmy ten podcast, bo po prostu fala komentarzy, wiadomości odnośnie tego, jaki ty masz głos, to było dla mnie nie, 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 nie do pomyślenia. W ogóle nigdy bym się nie spodziewał, że to masz taki efekt. Ja też byłem zaskoczony, że dotarło to do takiej liczby ludzi i no, i miło było po, posłuchać i poczytać te komentarze. Tak, i przede wszystkim płodzieńska na to reaguje. To też było dla mnie zaskoczeniem, że aż tak jest. Jednak ten głos to jest kurde. To jest narzędzie. Instrument, który tak. działa. Jak się tak. dobrze nim operuje, to można to wykorzystać. A swoją drogą, spodziewałeś się, że ta rolka o jak unikać mówienia, y", tak pójdzie dobrze? Nie. Widziałem, że u siebie też to później zrobiłeś na, tak. na profilu, czyli to jest jednak temat, który jest dla ludzi bardzo ważny. Widocznie, widocznie tak. Widocznie dużo osób się z tym utożniło. Samia, no bo jest to częsty problem, to się słyszy w radiu, w telewizji, podczas rozmowy z drugą osobą. A jak jeszcze wkrada się ten stres i ta trema, jak ktoś występuje i nie wie do końca, co zrobić, mm -hmm. no to to mm, mm -hmm. jest. Tak, dużo, i zauważasz to w takim profesjonalnym środowisku też, że dużo ludzi tak ma? Zdarza się. zdarza się. Czyli nawet w telewizji cały czas ludzie tak robią. Nie wiem, czy cały, cały czas, ale są momenty, w których jak oglądam wywiad z kimś, no to od razu to wychwytuje. Czyli? Tak jak Ci wspominałem rok temu o takim magicznym mikrofonie przed moimi ustami, który wyłapuje zarówno moje błędy, mm -hmm. te dobre strony, to też wyłapuje innych. Ale nie po to, żeby im to wytknąć, ale to jest dla mnie, więc to jest takie moje już wykształcone i nie potrafię się tego pozbyć. Mm -hmm. Ja przefarciłem, bo jak uczyłem się angielskiego, pracowałem z taką fajną bułeczką, od której przechwyciłem angielskie am, i teraz zamiast robić y", to robię am, i to am nie brzmi tak źle jako, więc no, jest, jest takie... dużo bardziej znośne. Zdecydowanie. Am. <laughs> um... O, <wzięłaś>? o. <laughs> <Yes>. <laughs> um... Nie woli, nie woli. Um... Rozmawialiśmy przed y, nagraniem o tym, żeby miałeś przeszczep włosów. Tak. Że mia miałeś, nie wiem, czy to się nazywa operacja, to się nazywa operacja? to się... zabieg, 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 przeszczep włosów. I mówiłeś, tak. że to już jest twój drugi. Tak. Czyli jak to wyglądało na początku? Pierwszy zabieg był w 2018 roku, bo cała historia rozpoczęła się, kiedy miałem 20 lat, już zaczęły mi wypadać włosy i nie godziłem się na to. I pamiętam, że zobaczyłem w telewizji wywiad z doktorem, który robi takie zabiegi we Wrocławiu. No i... Dwa lata później, jak odłożyłem pieniądze, umówiłem się. Bo to nie są tanie rzeczy. No nie. Ile, ile kosztował pierwszy zabieg? Jeśli chcesz mówić, oczywiście. Pierwszy zabieg kosztował mnie łącznie z przygotowaniem rocznym, z odżywkami, z laserem takim, który nazywa się Hermax, który się stosuje na głowę i wzmacnia cebulki. Jakie przygotowanie roczne? Nic nie wiem o żadnym przygotowaniu rocznym. Ja też nie wiedziałem. <grym> Dopiero doktor mnie uświadomił, że Łukasz, za rok się widzimy tutaj, będziesz miał zabieg, ale zanim to nastąpi, musimy wzmocnić twoje włosy. Mhm. Polegało to na tym, że kupiłem taką linię odżywek CR Lab, którą stosowałem dwukrotnie. No i po siedmiu miesiącach plus taki laser na głowę, który naświetlał mi. Myślałem, że to jest pic na wodę, szczerze mówiąc. A faktycznie. Czyli wchodzisz gdzieś i to, to, to na głowę. zakładasz to i po 30 sekund, bo ja mam taki malutki, króciutki, i on po prostu jest 30-30, 30, całą głowę przechodzisz. No i tak naprawdę tyle. I faktycznie zagęściły mi się włosy bez samego przeszczepu. A jak jeszcze doszedł przeszczep, no to już była bajka. Drogi był ten rok? Te, te wszystkie zabiegi? Same, same odżywki plus laser to było około 8-9 tysięcy złotych. Wow, to i tak dużo. To i tak dużo. Mhm. A sam zabieg wtedy mnie kosztował około 22 plus minus, czyli no te trzy dychy. Musiałem naszykować. Proszę bardzo, jaki, jak daleko miałeś? Bo ty miałeś problem z zakolami, tak? Nie miałeś tak, tak jak ja. Bo ja to nie mam. Ja, ja to jestem w tym szóstym, przedostatnim stadium, gdzie już tego się nie da zrobić u mnie, niestety. No to ja miałem McDonalda typowego. Mhm. Zakola postępowały mi. Coraz więcej, coraz więcej. Mhm. I jak zrobiłeś pierwszy przeszczep od razu, to wszystko. Bo rozumiem, że to jest tak, że przeszczepiasz sobie włosy, oni cię wbijają, one tam są, później one wypadają, co jest jeszcze dziwniejsze, i później tak. dopiero odrastają z powrotem. Masz dwie metody. Ja miałem metodą FUE, i to jest metoda, która polega na tym, że pobierają ci grafty z tyłu głowy z potylicy i nakuwają ci miejsce przeszczepu i tam je wsadzają. Jest mhm. jeszcze druga metoda. O ile mnie pamięć nie myli, polega to na tym, że wycinają ci fragment pasek skóry i to przeszczepiają, ale to nie... To jest jakaś starodawna metoda. Rogan miał tak też i mówił, że ma właśnie bliznę z tyłu głowy. Tak, mhm. tak, dokładnie. Ja też mam takie punkciki i to można pigmentować i to zakryć. No na razie mi to nie przeszkadza, bo wolałem mieć z tyłu takie miejsce, gdzie to będzie troszeczkę widać niż duże zakola. Czy ty nawet na tym etapie masz to widoczne z tyłu głowy? Mhm. Czyli teraz, gdybyś się odwrócił, to bym widział u ciebie jakieś takie dziurki? W... Ja sam jestem ciekaw, bo minęło od zabiegu 4 tygodnie mhm. i nie patrzyłem jeszcze, co tam jest. To z tyłu. Po, po podcaście zobaczymy, jestem Dobry. ciekawy. Bo właśnie to mi gościu powiedział, jak ja, sobie, jak ja się sprawdzałem, czy jest sens jeszcze u mnie przeszczepiać włosy, powiedział mi, że to już tak daleko zaszło, że gdyby mi wyciągnęli włosy z tyłu, to mhm. ja bym miał to, co mam tutaj, miałbym z tyłu głowy, więc to nie ma żadnego sensu, <laughs> więc nie opłaca się tego robić. Plus, kosztowałoby to około 60 tysięcy. No. Z tego, co ty mówisz, to domyślam się, że kosztowałoby tak naprawdę dużo więcej. Dużo więcej. Dużo Doktor to... mi pokazywał przypadek, że facet miał, to było w 2018 roku we Wrocławiu, miał pięć sesji po około 2000-2500 graftów, a graft to masz od jednego do czterech włosów. Mhm. Takie jedno pobranie? Jed tak, mhm. tak. No to faktycznie z takiej fryzury, jaką my mamy teraz, miał zagęszczone, ale szczerze nie pamiętam i nie wiem skąd wzięli. Taką liczbę tym, graftów. Tym, tym, się nie, tym się nie chwalą. <laughs> nie pokazują zdjęć Z innych miejsc <laughs> Oni mi jeszcze mówili, że z brody można, ale tak nie wyobrażam sobie za bardzo włosów z brody na głowie. No ja to samo. Przez no, to, 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 to są dużo grubsze włosy. Tak, i się kręcą. I co? One ci z powrotem wypadły? Dlatego tego miałeś drugą operację? Nie, to nie chodziło o to, że one mi wypadły, bo z tego co się dowiadywałem, to włosy przeszczepione nie wypadną. Bardziej po, może ci się pogłębić to miejsce, po prostu może ci postępować. Wypadanie tych włosów. Na pewno tak jest? Mi się wydaje, że mi mówili, że one i tak będą trochę wypadały. Czy, czy, czy to się da? Na początku one wszystkie wypadają, mhm. ale po trzech miesiącach zostają mieszki i te mieszki ci wyrastają. Mhm. Natomiast chodziło o to, że ja miałem pierw, za pierwszym razem 1750 graftów zrobione i doktor mi powiedział: Mówi, Łukasz, jesteś młody, zrób sobie pierwszy zabieg taki delikatny, niech to się zagoi, przyjmie i zobaczysz, czy faktycznie tak ci się podoba, czy chcesz jeszcze dogęścić. No, i stworzyła się okazja w tym roku, i zrobiłem drugi. I ile graftów w tym razem? 1600. 1600. Ile trwał cały proces? 8 godzin. 8 godzin. Osiem? Łącznie 730 przyjeżdżasz do kliniki, leki, wytłumaczenie wszystkiego, doktor ci zaznacza te linie. No i tak naprawdę od 9 do 15, toż bite 6 godzin jesteś w trakcie zabiegu. Boli? Najgorzej ten moment znieczulenia. Bo to jest taka sytuacja, że taki jest malutki, takie, ja to sobie tak wyobraziłem, takie wiertełko, które tak ci bzt, bzt, i ta igła ci wchodzi, no dotyka ci tej czaszki. I... Tam za dużo miejsca nie ma. No nie ma. I to jest taki moment, w którym trochę żałujesz, że tutaj jesteś i robisz to, mhm. ale to trwa dosłownie 15 sekund, a później już nie czujesz. I czyli... tak samo z przodu. Mhm. Na początku boli, później przechodzi. Okej, okay, czyli się znieczulają po prostu? Oczywiście. I to znieczulenie trwa tyle godzin. Jeśli mhm. tam siedziałeś 8 godzin? Ja do tej pory 4 tygodnie minęły, i ja jeszcze jak dotykam tutaj, to mam takie coś, że do końca nie czuję tej głowy. No ty. co ty? Tak. Będziesz jeszcze sobie kiedyś robił, czy myślisz, że na tym etapie? Już Już kończę? chciałbym zakończyć ten etap. Mhm. Teraz, przechodzi akcja, teraz przychodzi akcja pod tytułem dbam o włosy, stosuję odżywki, stosuję witaminy, blokery. Jest ten tak zwany finasteryt. Ale to jest podobno sketchy trochę, że można to brać, ale to nie jest to. Tak, że wpływa to jest... na gospodarkę hormonalną i inne rzeczy. Ja aż tak się nie zagłębiałem w to, ale nie jestem zwolennikiem tego, wolę naturalne i są już naturalne blokery. Serio, nic, tak. nic nie słyszałem. Jedyne, na czym ja się złapałem, to na finasterydzie i właśnie mówili, że można to brać, ale że to nie jest tak, że nie ma żadnych skutków ubocznych. No tak, trzeba uważać, bo, bo są. Ale też dostałem, jak wrzuciłem to do sieci, to dużo mężczyzn napisało mi komentarze, że finasteryd stosuje i są przeszczęśliwi, bo w ogóle nie wypadają im włosy, jeszcze nie mieli przeszczepu i super sobie zatrzymali ten proces. No ja mimo wszystko no nie chciałbym do końca życia pakować w siebie leków. No, bo to po co? No, jeśli ktoś ma taką genetykę jak ja, to myślę, że to i tak nie jest do cofnięcia, nawet finasterydem. Mm -hmm. Nie da się to trochę przystopować, ale to i tak wypadnie. To jest, U mnie to jest przecież tak. tak... No, już, już tak, już no. masz to. Ale zastanawiam się, myślę, że nawet na początku nie dało się tego za bardzo zastopować. Nie, nie, ja nawet nigdy nie próbowałem, bo nie wierzyłem w to, że w ogóle można to zastopować. I dalej, szczerze mówiąc, tak myślę, że nie, mm -hmm. że nie da się tego cofnąć. No, ten, ten, moment pierwszy w 2018 roku, te kilka miesięcy, jak zacząłem tak turbo dbać o te włosy, przestałem nosić czapki, zakrywać tego, bo wiadomo, że noszenie czapek, jeżeli dużo na motocyklu, to te, wycieram te włosy. A mhm. jak zacząłem wtedy o to dbać, no to była różnica. Nie było to jakieś wow, dopiero jak zrobili mi przeszczep, no to zobaczyłem różnicę, ale cieszę się, że to zrobiłem, bo mhm. problem z dnia na dzień zniknął. Tak, to jest śmieszne, jak to noszenie czapki nagle wchodzi w nawyk. To i tak nagle nie, nie zastanawiasz się nad tym. To nie jest tak, że myślisz sobie, od dzisiaj będę nosił czapkę, tylko po prostu jakoś tam się zakłada tą czapkę i, tak. i zaczyna się w tym chodzić. A nawet... później nagle się okazuje, że możesz bez. No. Można jakąś no. inną fryzurę. No Jest to ciekawe, jest to przyjemne. To, co masz teraz, to są już twoje włosy, czy one jeszcze wypadną? W sensie, to Już mi teraz czas. dużo wypadło. Już ci wypadło. Jak nie, jak, no myślę, że z 80% to już wypadło. Wczoraj dlatego się zgoliłem, bo, bo już nie za ciekawie to wygląda. Wolę przeczekać ten okres, bo tak mniej więcej za 3 miesiące już wszystko zacznie ładnie wyrastać. Mhm. No i widzę jeszcze, że masz czerwo, czerwony tak. pasek tutaj. Tak. Czyli to jest normalny efekt taki. Oczywiście. Mhm. Jeszcze się nie zagoiło do końca. Dokładnie. I tym razem z tego, co słyszałem, nie musiałaś płacić za to. No nie musiałem. Bo jesteś sławnym lektorem. <laughs> Ale bo to jest zajebiste. To, mi to jest zajebiste, bo... że się pracuje, budujesz sobie social media, współpracujesz z różnymi firmami. No i okazuje się, że nagle ludzie chcą cię wspierać i jakoś dogadywać się, to jest dla nich bardziej komfortowe, dla ciebie bardziej komfortowe. To jest sytuacja win win, bo hmm. w 2018 roku wstydziłem się mówić o tym. Jakoś miałem takie wewnętrzne, jeszcze nie było to tak popularne. Hmm. I mhm. miałem takie coś, że, że nie chciałem o tym mówić. A teraz się nadarzyła okazja i nawet jak dostałem ofertę, to kilka dni biłem się z myślami. Czy ja faktycznie, czy to pasuje do mnie? Czy ja powinienem się z tym podzielić? Ale stwierdziłem, Dlaczego nie? Na przestrzeni tych następ... ostatnich lat, jak rozmawiałem z innymi mężczyznami, to porusz... był często poruszany ten temat. więc... I to jest, nie, ja nie wiem, czy ten temat jest, to jest na tyle wstydliwe, że ludzie o tym nie chcą mówić, ale z uwagi na to, jaką ja mam fryzurę, to czasami porusza ktoś ze mną ten temat i to jest dla ludzi mega wstydliwe. Co tak. jest dla nich bardziej wstydliwe, niż dla mnie, To jest najbardziej zabawne. Bo jak jakim wypadnie tam pięć włosów i oni widzą, o Boże, mam tutaj jakąś dziurkę, to są przerażeni Mówię, gościu. Co, o czym no. ty mówisz tak. do mnie w ogóle? Tak, tak. Ale temat jest turbo wstydliwy. Tak. No, ale nawiązując do tych social mediów, to jest fajne, że firma się rozwija, pracuje nad rozwojem swojej marki, i miłe jest to, że firmy się zgłaszają i możemy wspólnie w sposób konkretny przedstawić dany produkt. Ja mam taką zasadę, że ja muszę to przetestować na sobie mhm. i dopiero się dzielę tym ewentualnie. No i typu udostępniasz też taki fajny, ja bym to nazwał męskim kontentem. Wrzucasz to swoją pracę, wrzucasz to jak chodzisz na siłownię, wrzucasz jeżeli jedziesz na motorze, Dla mnie, do mnie to bardzo przemawia i przede wszystkim jesteś w tym mega regularny. Więc to jest fajne, że widać, że nie jesteś takim Instagramerem, że ja wrócę sobie coś, tylko to jest taka przemyślana strategia, która rzeczywiście buduje to i twój Instagram mega urósł tamtej pory, co? Tak, bardzo. Mm. W zeszłym roku, no teraz jest 67 tysięcy. 67 tysięcy już masz. Tak. Nice. A w zeszłym roku. Jak byłem u Ciebie, to miałem 23, 24. Zajebiście. I masz jakieś rozkminione rzeczy już nauczyłeś się co robić, co u Ciebie działa? No przede wszystkim najpierw były moje nawyki i moje życie, czyli tak po prostu funkcjonuje od zawsze, a dopiero w pewnym momencie przyszedł moment, dobra, to Spróbuję się tym podzielić na Instagramie. I mhm. za zacząłem w krótkich odstępach czasu dodawać te moje rozgrzewki, tą moją rutynę, tym, tą siłownię, motocykl. No i się okazało, że to fajnie tak zażarło i, i jest to spójne z moim, moim wizerunkiem firmy, z trenowaniem sobą. głosu i ze mną po mhm. prostu. Um, znalazłeś sobie osobę, która ci to nagrywa wszystko? Bo niektóre rzeczy masz całkiem... Profesjonalnie nagrane, więc to nie jest tak, że sam sobie to nagrywasz. Wszystkie, wszystkie rolki, wszystkie stolisy nagrywam z telefonu, podkładam pod to napisy. Na szczęście przyszedł moment, w którym mam pieniądze na to, żeby zatrudnić inne osoby, które pomagają mi już podkładają pod moje filmy napisy. Mam taką sytuację, że mam Magdę, mam Kubę, i oni dbają o strategię mojej marki, o to, jak przygotowujemy się do webinaru, co muszę zrobić, bo ja się na tym nie znam. Myślałem, że się znam, ale jak poznałem w czerwcu tego roku Magdę, która przyjechała do mnie i wypisała mi to, jak funkcjonuje moja firma w internecie, no to nie ukrywam, byłem przerażony. Ile nie wiem jeszcze. Hmm. Ona jest jakąś freelancerką, czy pracuje w jakiejś firmie? To jest osoba, która zajmuje się właśnie i pomaga osobom, które, no tak jak my, ja rozwija, rozwijam swój biznes, ty przykładowo masz swój i ona mówi ci, twoim klientem jest XYZ. To robisz źle. Jak to zrobisz, to będzie lepszy komunikat dla twojego odbiorcy. W dużym, w dużym skrócie. Co było do ciebie największym zdziwieniem, o czym nie wiedziałeś? Docelowa grupa klientów. Co to, z, z naciskiem grupa. na docelowa, czy z naciskiem na grupa klientów? Jak Magda mi zadała pytanie, kim jest twój klient, do kogo ty chcesz dotrzeć, no to ja tak szeroko, ogólni, ogólnikowo powiedziałem, że no moim klientem są osoby, które chcą dbać o głos, które chcą rozwijać skuteczną komunikację. No i ona tak za język łapała, łapała i nagle okazało się, że nie do końca promocje i te rzeczy, które przedstawiałem przez pierwsze 2-3 lata, były spójne z tym, co ja chcę osiągnąć. Co ja chcę, jaki chcę mieć finalny cel? Czy ja chcę sprzedawać kursy, czy moim celem jest dzielenie się tą wiedzą za darmo? No to była taka bardzo mocna burza mózgów, mhm. dzięki której zrozumiałem, że mój kurs nie jest tylko dla lektorów. Bo tak na początku dokomunikowałem. Stworzyłem kurs lektorski pierwszy w Polsce, pokazałem ten cały know-how, jak zostać lektorem. Tylko, że lektorów jest bardzo mało, co? Dokładnie i też nie wszyscy są tym zainteresowani. Dlatego A. osoby, które skutecznie się chciały komunikować, mają swoje biznesy, były gdzieś tam z boku. I nie dopuszczałem ich do, do tego wszystkiego, bo komunikowałem to jako kurs lektorski. Jednocześnie to są osoby, które mają biznesy, ty, ty trzymałaś ich z boku, a tu masz małe środowisko lektorskie, które pewnie nie jest tak zarobione jak te biznesy. Dokładnie. A teraz to tak naprawdę była kwestia zmiany słów, podejścia, opowiedzenia o danym produkcie, bo faktycznie to wszystko od początku było. Mhm. Tylko komunikat z mojej strony był zły. I Magda mi to uświadomiła. I widzisz znaczącą różnicę od tamtej pory? Bardzo. Poznaliśmy się na początku, w połowie czerwca. Pierwszy nasz taki lunch, webinar był pod koniec wakacji i przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Co znaczy? Bardzo dużo osób kupiło moje kursy, bardzo dużo osób zaangażowało się w skuteczną komunikację. Abstrahując już od finansów, cieszę się, że dużo więcej osób dołączyło do mojej platformy. I chcę trenować i dbać o język polski. Właśnie, ja byłem zaskoczony tym, jak dużo osób jest tym zainteresowanych. To nie jest tak, że to jest jakiś niszowy temat. Okazuje się, że to jest bardzo ważne dla osób, które nawet nie, prowadzą, nie, nie chcą zostać lektorami. Po prostu jest dużo osób, dla których które uważają, że to, jak w jaki sposób się wypowiadają, jest bardzo istotne. Ja byłem zaskoczony tym, jak udostępniasz te stories, udostępniasz ludzi, którzy wykonują te Twoje łamańce językowe. To nie byli, niektórzy z nich byli podcasterami, ale to byli, byli, były też, mam wrażenie, takie randomowe osoby czasami. Oczywiście. To ostatni rok mi pokazał, pokazał mi to, że lektorów, aspirujących lektorów jest 2-5%, a reszta to są osoby, które mają biznesy i które faktycznie świadomie stwierdzają, okej, okay, mówię codziennie, 7 dni w tygodniu, to ja chcę zadbać teraz jak dotrzeć do drugiej osoby, jak się komunikować w taki sposób, aby zaciekawić drugą osobę. I to było turbo dla mnie miłe, bo produkt miałem i mam i go zacząłem jeszcze bardziej rozwijać i dodawać treści. No więc super jest to, że ludzie piszą do mnie i, i w miły sposób komentują, że, że robię ekstra robotę, że dzielę się tym, bo naprawdę to pomaga im w pracy. Ja wcześniej się komunikowałeś, przynajmniej starałeś się komunikować do dwóch albo pięciu co? To jest, to jest beka. Um, kiedy twój, czy twój kurs już przeszedł na twoją główną ścieżkę biznesową? Czy myślisz, że tak będzie w ogóle? Jak, jak to wygląda w tym momencie? Dzielę to. Lektorstwo, filmy, reklamy, to jest mój konik, którego nie zostawię. A pomiędzy mam kursy. Czyli nie, nie, nie jest tak, że jeszcze się prze, przechyliła szala na stronę kursów? Są miesiące, w których się przechyla. Mhm. Jeżeli, jest, jeżeli jest faktycznie okno webinarowe, później jest ta to sprzedaż, to, to można super zaoszczędzić kasę i zarobić. Ale i to, i to jest, jest moim takim konikiem, mogę powiedzieć. Bo nie wyobrażam sobie, że nagle teraz przejdę tylko do internetu i będę się tym dzielił, bo uwielbiam siedzieć przed mikrofonem, uwielbiam czytać dokumenty, seriale, audiobooki, no, to jest moja praca. Nad tym się zastanawiałem, właśnie, jak się odnajdujesz w takich aspektach biznesowych. Bo z jednej strony widać, że bardzo mocno nad tym pracujesz, a z drugiej strony domyślam się, że i to, że kiedyś tańczyłeś, i to, że teraz jesteś lektorem, to jednak lubisz być tą osobą w akcji, więc to nie do końca się spina z byciem biznesmenem, tylko raczej z wykonywaniem tego zawodu. Tak. I czy nie, nie denerwuje cię to niektóre aspekty takie biznesowe, że trzeba pogarniać, powysyłać coś, coś zrobić? Tak, ja zdaję sobie sprawę i akceptuję to, że, że to nie jest mój konik mhm. i to nie jest coś, co uskrzydla mnie, kiedy, kiedy mam nauczyć się nagle lejków sprzedażowych. Muszę zrozumieć ten cały proces, jak to dzieje się w internecie, ale dobrze, że mam Magdę, która mi to wytłumaczy, spotkamy się i, i nagle zaczyna mi to trybić, ale to też no, na podstawie tego ostatniego lunchu, tego webinaru, mhm. dwa miesiące praktycznie po 5, 7 godzin dziennie spędzałem przed, przed komputerem i nieraz były sytuacje, w których byłem wkurzony, bo nie potrafiłem zrozumieć, zrozumieć pewnych aspektów mm -hmm. po, tych połączeń, jakie, jakie funkcjonują w internecie. I to było dla mnie najtrudniejsze. Cieszę się, że to już jest za mną, bo to już tego się nauczyłem. Teraz za chwilę mamy kolejny webinar i już jest lżej. Już, już czuję grunt pod stopami i wiem, wiem jak to robić. Mhm. Mm um... Jeszcze chcę wrócić do tych filmików na Instagramie. Czyli ty wszystko nagrywasz tam z telefonu, na motorze, jak sobie jeździsz, jak ćwiczysz, tak, wszystko samemu? Tak. Przez to też, że byłem rok na realizacji dźwięku i dziennikarstwa na studiach, to na samym początku 2000, jakiś tam 13-14 rok, no to tam uczyliśmy się montowania. Ale ja też, ja jestem samoukiem w wielu dziedzinach i ja lubię, na szczęście mam czas, żeby się pobawić. I no teraz już zlecam podłożenie przykładowo napisów, bo w tym czasie, co ja bym miał podłożyć pod 10 rolek napisy, ja mhm. mogę stworzyć tematów na kolejne 15. I to jest super, bo, bo dzięki temu mam zaplanowane na pół roku w przód kontentu. Ale tak, wszystko, wszystko montuję sam. O co chodzi z tym Jeepem? Ty kupiłeś go sobie, to jest Twój? No mój. Piękna, pie, piękna sprawa. Tak. Długo, długo szukałeś takiego? No, będąc z tobą szczery, to, było, to był piąty dzień po operacji, po reoperacji mm. we wrześniu. Mm. Siedziałem u rodziców znudzony, i wszedłem sobie na OLX-a i zawsze marzyłem o Youngtimerze. zawsze marzyłem o samochodzie klasycznym. Co to znaczy Youngtimer? Youngtimer No to taki samochód jak, jak mój. 30 lat, to nie jest lat 70. 60. samochód Czyli nie jest brywa, 50. Mhm. Ale ma trzy dychy i, i jest taki, że nadal mogę nim sobie jeździć. To nie jest tak, że wyjeżdżam tylko jak świeci słońce i jest 25 stopni. Uciążliwe się nie jeździ? Trochę jak pontonem. Śmieją się, że to jest taki jeżdżący kredens. Jest głośny? <grym> jest głośny. Dobrze, że mam AirPodsy z wyciszeniem, jeżeli jestem na autostradzie, ale nie jeżdżę w dalekie trasy, więc po mieście to jest tak zwany cruising. Czyli kupiłeś sobie typowo dla zajawki? Tak. Jakby. Że jadę do studia, on jest wymuskany, jest, czuję tą starą skórę, jest zapach, muzyczka leci. Na światłach ktoś się zatrzyma, spyta, który rocznik, a to, a tamto. No miłe to jest. Czyli już szalałeś od kontuzji, nie wiedziałeś, co ze sobą zrobić, kupiłeś sobie Jeepa. No mieliśmy jeden samochód, <laughs> tylko na motocyklach zazwyczaj jeździłem do pracy i to cały rok. a to, teraz To jest upierdliwe, co? No a teraz już. No, wiedziałem, że w tym roku nie pojeżdżę ze względu na nogę, no to musiałem, musiałem kupić. A miałem do wyboru, co no, jakąś Skodę na gaz, no nie mam nic do Skody na gaz, no ale jednak wolałem Jeepa. Mm -hmm. Co ci stało w nogę? Zerwałem Achillesa. Dwukrotnie plus skręciłem kostkę. Jak go zerwałeś? Trenując, przygotowując się do, do takiego rajdu, który był organizowany w lipcu, a to był, przepraszam, w czerwcu, a w maju pod koniec spadłem z przeszkody. To była pierdoła, bo spadłem tak naprawdę z pół metra. Tylko źle się podparłem. Był dołek i noga mi po prostu w dół poleciała. No i strzelił. Ale Czyli to... on się za mocno rozciągnął? Chodziło o to, że jak masz ziemię, to dołek był. Mhm. I musiałem całym ciężarem docisnąć piętę w, w dołek. No. Mhm. Tylko, że to, to co mi powiedział doktor zdrowa Hilles... W ten sposób nie strzela. Tam już musiał być stan zapalny i był, tylko że ja to zbagatelizowałem. Bo ten rok mi pokazał, że pierwsze, pierwsze pół roku te, tego roku było tak, że był, były przygotowania do Tedeksa, były treningi na CrossFitie cztery razy w tygodniu, po były, była praca, za chwilę motocykl, rajdy i moje ciało no, powiedziało nie stary, no tak nie można funkcjonować. Mm, mentalnie się czułeś dobrze? Czyli nie byłeś przemęczony? O to, o to pytam. Byłem przemęczony. Byłem przemęczony i dopiero zrozumiałem to teraz po pół roku, jak miałem czas na zastanowienie. Wyciągnąłem jak najwięcej plusów z tej całej sytuacji, no bo cały sezon motocyklowy poszedł ale dzięki temu rozwinąłem firmę i zrozumiałem, że w przyszłym roku muszę bardziej zadbać o siebie, o sen. Mogę robić te rzeczy i będę je robił, nie zrezygnuję. Mm -hmm. Ale musi być to z głową. Nie może być treningu o 5 nad ranem do 7, później praca, później dwie godziny na motocyklu i praca i przykładowo 6 godzin snu. 6 godzin snu, zazdro. Jesteś w stanie normalnie funkcjonować na 6 godzinach? Ja potrafię wskoczyć na taki mod. Moja Aga też się dziwi, że ona nie wie, jak ja funkcjonuję. Ale ja po prostu wstaję, jak mam coś do zrobienia, to po prostu działam. Ale to czyli to nie jest cały czas, tak tylko przez jakieś okresy? No, do zerwania Hillesa to od poniedziałku do piątku mniej więcej tak funkcjonowałem. No i wcześniej trenowałem CrossFit przez dwa lata, no i tak wyglądało moje życie. I, i to czułem się świetnie, ale już przed zerwaniem był miesiąc, w którym bolała mnie noga. No ale stwierdziłem, z polskim podejściem, takim swoim... Wyzdrowieje samo. Rozchodzi, rozchodzi się. Mhm. Słychać było, jak strzelił Achilles? Tak, mam to nagrane akurat. Masz? Mhm. Jest, jest słychać na filmiku? No. Podeślesz mi? Mogę. To jest, nie, nie, nie wiem. Nie, się jak, ga, jak gałąź. Nie wiem, czy, nie wiem, czy chcę to oglądać tak właściwie. I zerwałeś no. Achillesa. Jak, to, jak wygląda moment? Zrywasz go, to jest chyba mega bolesne, co? Pierwszy moment, jak uderzyłem o ziemię i strzelił, to myślałem, że set od motocykla, czyli to, na czym trzymam nogi, bo on jest na sprężynach, on się zgiął i myślałem, że mi uderzył w nogę. Bo to był taki strzał, jakby ktoś ci z lejca walnął. Mhm. Ale na filmiku, ale jak już się przewróciłem i leżałem, to i stanąłem na nodze, to czułem, że coś jest nie tak. To jest, taki, no to jest ból taki 8 na 10, 9 na 10. Jest adrenalina, więc ja jeszcze z lasu musiałem wrócić na jednej nodze na tym motocyklu, bo go odpaliłem i, i było, okay. było ok W domu już było gorzej. Ty byłeś tam sam? Sam. Fuck. No, sam byłem. Dobrze, ale to że się dwa nie strzeliły. No wtedy, <laughs> wtedy bym zadzwonił może po ciebie. <laughs> sam bym nie wrócił. No, więc bolało. Zrobiłem następnego dnia od razu w Otwocku u operacje, operację, więc turbo szybko to wszystko poszło na NFZ. Niemniej po miesiącu. Niestety w toalecie się poślizgnąłem, było bardzo gorąco i postawiłem kulę. Mogę cię zatrzymać jeszcze? No. Jak wyglądała Twoja noga, jak Ci się urwała Hilles i wróciłeś do domu i ściągnąłeś spodnie? Spuchnięta była. Czyli a łydka była jakaś taka Troszeczkę była podniesiona, bo mhm. ludzie mówią właśnie, że ona tak fajnie do góry idzie. No to nie, aż tak bardzo tego nie widziałem. Mhm. Na pewno już, już w domu czułem, już nie czułem nogi i nie mogłem postawić. Dobrze, że mam sprzęt medyczny w domu i sobie z, z szyny Kramera zrobiłem. No, patrzyłem sobie tą nogę, usztywniłem ją i dzięki temu lepiej, lepiej pojechałem do, do szpitala. I jak po operacji się czułeś? Bolało. Bolało. No jednak, ingeren... no jednak jest to konkretny zabieg, otwierają ci nogę. Na czym polega ta operacja? Nie ci strzywają to jedno z drugim? Masz dwie metody. Jedna metoda jest taka, że wprowadzają, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale wprowadzają ci przez skórę, że nie otwierają ci całego Achillesa, tylko jakieś tam mają narzędzia, które wprowadzają i, i go zszywają. Natomiast ja miałem metodą nie wiem czy odskulową, po prostu rozcięli mi... Tył nogi? Tył nogi, strzyli go i zaszyli. Przecież to jest taka siła. Jak to strzyć w ogóle, żeby to się trzymało siebie? No Aga się śmiała, że byłem strzyty jak świnia. Mhm. Tak w sensie zacerowany, tak konkretnie, no... Jeśli, to, jeśli, jeśli jak to strzeli, to jest taki głos, że to, to aż tak słychać, to znaczy, żeby to strzelić żeby to rzeczywiście się trzymało siebie, to to musi być ogromna siła, jak to się samo trzyma tak. siebie. A hilles jest mięśniem, jak czytałem dowiadywałem się, on jest w stanie utrzymać dwunastokrotność masy mojego ciała. Wow. Twojego, no, w zależności jak to waży. Mhm. No to tym bardziej ciężko to zszyć. I mówić, że rozwaliłeś to później drugi raz. I po miesiącu, bo wtedy to był koniec maja, a we wrześniu mieliśmy jechać na trasę motocyklową po Europie. No to ja od razu trzeciego, czwartego dnia na rehabilitację, bo to nie jest tak, że czekamy dwa miesiące i tak jak. Że bezpiecznie teraz odpocznijmy. Nie. Im szybciej człowiek zacznie rehabilitację, oczywiście z konkretnymi osobami, no to tym lepiej. ja po 3-4 dniach od operacji już byłem w Mirai Kliniki, robiłem rehabilitację i powiedziałem chłopakom: słuchajcie, we wrześniu chcę być gotowy. No i faktycznie, gdybym się w lipcu nie wywrócił i nie skręcił jeszcze raz tej kostki, no to, to pewnie bym pojechał. Ale... Podobno te ćwiczenia rehabilitacyjne na Achillesa są bardzo upierdliwe. I większość osób bardzo długo go goi przez to, że nikomu się nie chce ich robić. To dobrze słyszałem? No, no są trochę upierdliwe, ale ja miałem motywację, ja wiedziałem, mm -hmm. że muszę to zrobić, muszę doprowadzić swoje ciało, bo uwielbiam ćwiczyć, uwielbiam jeździć na motocyklu, więc dla mnie to było takie must have, jak umycie zębów. Jak, jakie musiałeś robić ćwiczenia, które są najbardziej upierdliwe? No przede wszystkim, jak przychodziłem na taką ruchawkę. Co to było, kurwa? <noise> Jaki to masę, że to się sunęło? Gadamy już pół godziny. Sunęła się twoja kula, akurat gadamy o Achillesie. Jak to jest możliwe, że ona się schodzi? I to więcej niż pół godziny, bo jeszcze tu siedzieliśmy. Tak. Może ona tak coraz bliżej chciała posłuchać i. Tak, denerwowała się na tę rozmowę. Czyli mówisz, nie, 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 nie skończyłeś o tych dziwnych ćwiczeniach, które musiałaś robić. Na samym początku ty nie możesz dotykać tego miejsca, które było operowane, więc cała akcja polega na tym, że trzeba pobudzać czwórkę, trzeba rozmasowywać inne mięśnie w obrębie. A dopiero później dochodzi do sytuacji, w której już zaczynamy rozbijać bliznę, uciskać ją, no żeby ta tkanka, żeby ta blizna nie skleiła się z, ze skórą, bo mm -hmm. wtedy jest makało i pomakale. No to jest takie sztywne i, i ciężko to rozruszać. Więc najbardziej upierdliwe, naj, największy ból był związany z tym, że jesteś taki przewrażliwiony, ta noga cię boli i ktoś jeszcze ci ją dotyka. I to jest takie, że normalnie jest ten odruch, że nie, zostaw. Mhm. Ale dobrze, że specjaliści są od tego i ktoś się zna i mówi, nie spokojnie, od dotyku to ci nie strzeli jeszcze raz. Był duży przy takim czymś? No, zdarzał się, zdarzał się taki, że... A później musiałeś robić jakieś dziwne ćwiczenia z ruszaniem stopą? Zaczynasz od samego początku. Zanim ty staniesz i będziesz ciężar... Ciała przekraczał i zmieniał na jedną, na drugą nogę. To, to masz kilka tygodni, bo tak naprawdę po całej operacji masz trzy, no, dwa tygodnie to masz wyjęcie szwów, i później jest akcja pod tytułem Walker, czyli ten sztywny but z takimi podpiętkami. Ja dzięki niemu chodzę i co tydzień zdejmujesz go, aż dochodzisz do 90 stopni. I dopiero jak dojdziesz do 90 stopni... No to... I, cho I chodzisz na czymś takim, co się podpierasz rękoma? Nie, nie, mhm. masz, masz kulę normalnie. Mhm. I dopiero później, jak masz 90 stopni, no to chłopaki dbają o to, żeby ci się noga poszła jeszcze dalej, powyżej 90 stopni. No i zaczyna się akcja pod tytułem wspięcia na palce, pobudzenie łydki, przejścia. Masz dwie wagi na przykład i stajesz na nich i sprawdzasz. I na przykład dochodzisz jednego treningu 20 kg. 35. Wow, czyli się jeszcze sobie na dwóch walkach no tak, i sprawdziało. Sprawdzasz, tak. I twoim ćwiczeniem jest po prostu przenoszenie ciężaru ciała, utrzymywanie go. Takie żmudne ćwiczenia, które wymagają, za, wymagają zaangażowania, ale na samym początku, jak już zdejmiesz to wszystko, to jest tak szybki progres. W sensie każdy kilogram, każde 5 kilo, jak obciążysz, nagle mówisz wow, mogę bardziej ją rozciągnąć, ale super. W końcu w końcu, tak. coś, w końcu coś się zaczyna ruszać. Um, czyli do jakiego stanu udało Ci się doprowadzić, zanim rozwaliłeś się drugi raz? No już. No wtedy był miesiąc po operacji, więc tak naprawdę miałem cały czas walkera, to było świeże, ale już dobrze to wszystko funkcjonowało, już noga zaczynała pracować, no ale był upał, poszedłem do toalety, no i odchodząc od, od muszli klozetowej, zamiast spojrzeć na podłogę, to postawiłem najpierw kulę i odjechały mi na ręczniku. I poleciałem na bok, i ta noga, która była operowana, nie dość, że skręciłem kostkę. <noise> to jeszcze raz uderzyłem o podłogę. No i uwaga, następnego dnia szybko pojechałem, bo to było u szwagra. Ach, ci szwagrzowie, w szwagrzowie. No, i pojechałem do do Wałbrzycha na USG zrobili mi to i okazało się, że wszystko jest w porządku, że niby jest zachowana ciągłość. I ja miesiąc trenowałem. Mhm. I dalej było akcja pod tytułem jedziemy, Aga, będzie fajnie, będzie super. Noga wyglądała jak z ciastoliny, po prostu była takiej wielkości. No ale udało się na rehabilitacji, to się zagoiło i fajnie. I była kontrola pod koniec lipca, po miesiącu. I pojechałem tak na zasadzie, wiesz, na spotkaniach na kawę, że tylko rentgen, tam USG i jedziemy dalej. A nagle pani mówi, panie Łukaszu, ale to jest zerwane. Wie jak to zerwane. No i od razu rezonans. No i się okazało, że nie było całkowicie zerwane, ale jak masz ścięgna Hillesa, to tak jakby tego nie było. Czyli ono się trzymało na włóknach po bokach, mhm. a tu był wielki, wielki, wielki krwiak. Czyli zerwało ci gdzieś tam w środku. Tak. No i 5 września miałem reoperację. I do tej pory kulejesz. Tak. I chodzisz o kulach. Ale powiem ci, że zostawienie tych kuli, nawet to, że kuleję, ale już jestem... Jestem po prostu, stoję i mogę to zrobić, mogę się przejść. To jest turbo. Jak ja ostatnio wyszedłem z psem na spacer, padał deszcz, było zimno, to no ja się nie ukrywam, no popłakałem się ze szczęścia, bo od pół roku nie byłem w stanie swobodnie sobie wyjść na spacer z psem. To musi być mega obciążenie, co jak żyjesz tak intensywnie i nagle masz rozwaloną nogę i trzeba siedzieć w domu. Tak, życie, i... zwalnia. No, życie zwalnia. Nie oszalałeś w tym czasie? Pierwszy tydzień był taki, taka wewnętrzna walka, niezgoda, bo to był moment, w którym bardzo fajnie mi się rozwijał Instagram, miałem konkretne deale, mogłem jechać testować rowery elektryczne w góry, no ride, a tu nagle wszystko musiałem odwołać. I, I siedzisz w domu po operacji, jest cisza. No i, i co zrobisz? No nie, to musisz, musisz odpoczywać. Dobrze, że pracujesz głosem, co? Tak. Jakbyś tak. jeszcze pracował jakoś, gdzie musiałbyś używać nóg, to dopiero byłby problem. No. To był problem. Ale mówiłeś, że czytasz niektóre rzeczy nagło, na, sto na stojąco, więc w tym momencie mogłeś dalej to robić? Czy po prostu... Na siedząco robiłem, mhm. ale to też było upierdliwe. Już teraz po reoperacji wyciągnąłem wnioski, że za pierwszym razem za szybko wróciłem do pracy, bo tak jak teraz siedzimy, to moja noga musiała być wyprostowana, więc ona była w tej pozycji mhm. i nie mogłem dotykać achillesem, więc ona była wykrzywiona, więc biodro tu było wszystko naciągnięte, no i musiałem się opierać. No a czytaj cztery godziny w ten sposób. To jest nienaturalne. Więc pora operacji dałem sobie ten cały okres, kiedy miałem sobie jeździć na motocyklu, na regenerację, na odpoczynek, więc na siedząco. Kiedy myślisz, że będziesz wracał do całego trybu, który miałeś wcześniej, do, dopiero po pełnym wygojeniu, czy już powoli wracasz? Tak naprawdę już mógłbym powoli wracać do jeżdżenia na rowerze. No, motocykl to dopiero na wiosnę, mamy listopad, więc jeszcze chwila. Jakie ćwiczenia w tym momencie możesz robić? Już obciążanie. Chodzenie, takie bardzo dokładne chodzenie i przeniesienie od pięty po całe śródstopie, tak żeby wszystko pobudzić, bo okazuje się, że po pół roku największy problem teraz jest nie za Hillesem, bo on już się fajnie rozciąga, tylko ze śródstopiem, bo tak mi skostniało, tak się. Nie wiem, zapiekło, no po prostu jest, jest sztywne. Nie było ruszane. No. Nie było ruszane. Mhm. I naj, największy problem był ost ostatni tydzień. To był jeden wielki ból, taka chrząstka, taki tempy ból, bo przekre dostawiasz tą nogę, ona nie wie, że jest nagle ciężar ciała, no i to boli. Ale teraz już na szczęście to przeszło. I myślisz, że to wszystko jest wynikiem tego, że się przeciążałeś? Nie no, teraz to jest wynikiem tego, że pytasz o całą Pyta, operację. pytam i... o całą kontuzję. Tak, ja uważam, że tak, że nazbierało się. Bo też Kumpel mi to powiedział, mówi stary, mówi: jeździsz na moto, trenujesz, ale zwróć uwagę, że i faktycznie ja o tym nie pomyślałem: jak jeżdżę na motocyklu, na trialu próbuję na jednym kole i tak dalej, no to prawa noga jest zawsze na hamulcu, żeby kontrolować motocykl, a mhm. ta lewa non-stop spada. Jakakolwiek mhm. podpórka, to nawyk musi być, że ja lewą stroną zeskakuję. Jest dużo no bardziej obciążona. No i jeżdżę 10 lat. Zebrało się na to mnóstwo czynników, ale na pewno brak regeneracji i brak takiej opieki nad swoim ciałem. Mm, przecież ty robisz mega opiekę nad swoim ciałem. Robisz te wszystkie zanurzanie się w, w beczce z lodem. Mm -hmm. Dbasz o takie rzeczy. Tak, oddech, beczka, faktycznie. Natomiast y, myślałem, że, no, że jestem takim trochę superbohaterem. Że, że to, że 6 godzin, 5 godzin pośpię, no... Bo przez to, że umiem funkcjonować na niewyspaniu, no to wiesz, prze, wypiję kawę, przeczekam pierwsze pół godziny takie, na no, takiej zamule i później jest OK. A się okazuje, że no jednak ciało potrzebuje. Umiesz funkcjonować na niewyspaniu, czyli wstajesz, wiesz, że jesteś niewyspany i, i tak idziesz funkcjonować normalnie? No, robota czekasz, musi być zrobiona. Tak? Czekasz ja pół mam, godziny. No ja mam tak pół godziny, 15 minut. Po prostu mam takie coś w sobie, że potrafię, że mój umysł jest silniejszy od mojego ciała, że czasami przestaję słuchać swojego ciała. Albo w ogóle go nie słyszę. Po prostu wypieram to, wypieram to, że jestem zmęczony. Ale to nie lądujesz w takim razie na takich momentach, że jesteś totalnie dojechany, na przykład w weekend, że już mówisz, że mówisz, dobra, już więcej nie dam rady robić? Miałem takie momenty. Mhm. Przed operacją, przed wy wywrotką miałem. Bo u mnie to tak wygląda, że ja też zajeżdżam na maksa, tylko że mam w pewnym momencie, czuję, że mój organizm mówi, dobra... Tutaj stop, jeden dzień musisz co najmniej zrobić odpoczynku. Z reguły to jest pięć godzin, czasami cały dzień, ale po prostu nie dam rady funkcjonować, bo już nawet mi jest zimno. Już nawet mam wrażenie, że mój organizm nie produkuje ciepła. Po prostu siedzę, kupiłem sobie specjalnie termometry. Mam tutaj termometr w jednym pokoju tam w drugim, no. dlatego tego, żeby sprawdzać, bo pomyślałem sobie, a co, jak mi spada temperatura w pokoju, jest mi po prostu zimno, ale nie, temperatura stoi taka sama, to mm -hmm. mi jest po prostu zimno. Tak. Więc dojeżdżam się do tego stopnia, że mój organizm nie ma energii produkować ciepła i wtedy robię sobie przerwę. No ja już, ja zrozumiałem to. To, to, bu, to była bardzo mocna wiadomość od mojego ciała do mnie, że stary, tak nie możesz. Te zanurzania się w beczce z wodą robisz codziennie? No teraz było lato, więc nie było takiej możliwości. Jeździłem do rodziców, bo tam mają bardzo zimną wodę gruntową, to prysznice po prostu biorę. No teraz już jest listopad, więc zaczynam w wannie sypać lodu i wchodzić. Przed spotkaniem tutaj tak samo było pobudzenie, więc, więc tak. To jest bardzo dobre zresztą na pobudzenie. Jak się do tego dostosowałeś? To jest dla mnie niesamowite, że ludzie to robią. Ja bym chciał to robić, myślałem, żeby postawić sobie tutaj na balkonie, ale jak miałbym tam wejść, to... No to jest ostatnia rzecz, którą, na którą masz ochotę i chcesz zrobić, będąc mhm. w ciepłym pokoju. No nie jest to komfortowe. Czyli po prostu na tym to w sumie polega, że przełamujesz tam ten opór i, w, i wchodzisz tam. Świadome narażanie się na taki stres jest, jest, jest zdrowe. Oczywiście mm -hmm. w granicach rozsądku, bo nie polega to na tym, że jeżeli tego nigdy nie robiłeś, to wchodzisz na 10 minut, bo możesz dostać hipotermię, jeżeli woda będzie miała 2 stopnie. Mm -hmm. Bardziej chodzi o to, żeby z głową to zrobić i nawet wejść na 20 sekund, jeżeli tego nie robiłeś, żeby był to szok. Ty na ten moment na ile wchodzisz? 10 minut. Na 10 minut wchodzisz? No. To to jest mocny wynik. No, no, gdzie, mam, gdzie... mam kumpli, którzy siedzą po 20, po pół godziny. Ale to ma rzeczywiście jakieś benefity, czy po prostu są frykawy. No już to już trzeba by ich spytać. Z tego, co rozmawiałem z kumplami, to taki zdrowy, zdrowy, taki prysznic, albo wejście do takiej bani, tak do 5-6 minut to jest jeszcze okej. Okay. Później to już jest bardziej taka, takie trenowanie charakteru, no, jakieś przekraczanie granic, ale czy, ma to, czy to się równa zdrowie? Czyli na ciebie to pozytywnie działa i pod względem energii, i pod względem zdrowotnym. Tak, ale robię to zazwyczaj to są trzy minuty, cztery. Już nie nie tak jak kiedyś. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila r gmail.com p u -i e Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. A oddech trenujesz? Tak, cały czas. W jaki sposób? I z jakiego powodu zacząłeś? Bo domyślam się, że z, powodu, z takiego powodu, że jesteś lektorem, ale chyba też nie robisz tego tylko do tego. Tylko raczej to są właśnie takie treningi biohackerskie, jak na przykład wchodzenie do zimnej wody. Tak, bo to jest taka forma mojej medytacji. Takiego uspokojenia umysłu, skupienia się i byciu tu i teraz. Ja to też zacząłem robić ze względu na moją, na moje podejście do życia, że dużo rzeczy robię i je potrzebuję takiego resetu. Uspokoić się. Uspokoić się. A skupienie się na oddechu... Hiperwentylacja sprawiała, że czułem to mocno w ciele, czyli odczucia były, a lubię, lubię, jak, lubię czuć, więc czułem. Tam widziałem, że pisałeś, że robisz tę metodę UIMA HOFA. Jak, jak się robi tą metodę UIMA HOFA, to to rzeczywiście czuć w całym organizmie. Tak, temrowienie i to jest super, ale też jest ekstra aplikacja Breedwork mhm. i tam jest mnóstwo oddechów na poranek, na pobudzenie, na odświeżenie, podczas pracy i, I rob... ja sobie już przeskakuję pomiędzy. Ile czasu ci... robisz to codziennie? Codziennie. 10-15 minut. No nie, się? już teraz nawet jak potrzebuję się zresetować, to i zrobię sobie 20 minut taką sesję. Mhm. Jest jeszcze na YouTubie Sandy Breathwork. Taki taki koleś bardzo fajny oddechy wrzuca i tam są takie sesje 20-30 minutowe, ale to bardziej chodzi o taki nawyk. Nawet 3 minuty przed snem, 5 minut, 10 minut. To jest ciekawe. Ja próbowałem już z tymi, z, z oddechem, próbowałem też z innymi prysznicami, i do mnie to jakoś nie przemawia. Nie wiem właśnie z jakiego powodu. Czego to zależy, że niektórzy zostają? A widzę, że nawyki ze studia nagrania na, 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 na dźwiękowego. A ja popijam sobie. Mówię o tym, jak odkładasz kubek. Aha, jak tak, byłam, tak. Jak było u mnie ostatnia Karolina Głowacka z radia, to też właśnie robiła tak. C -c 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 -c. Um, I ja się do tego nie mogę przyzwyczaić. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Nawet ostatnio byłem na kursie Mindfulness i go nie skończyłem. Jakoś okay. nie, 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 nie przemawia to po prostu do mnie. Mam wrażenie, że na mnie to nie działa tak jak powinno. Może kwestia. Pytanie, jak długo to, ten nowy nawyk próbowałeś przytrzymać? Bo to hmm. może być kwestia. To, tylko e, dla mnie to nie była kwestia nawyku, bo gdyby to dawało mi jakieś benefity, to bym go sobie wyrobił. Tylko, że ja nie czułem, że to jakkolwiek wpływa na to, że ja się czuję lepiej, albo lepiej śpię, albo jestem mniej zestresowany. Teraz... U ciebie to jest takie rzeczywiście odczuwalne, że ok, zrobiłem sobie oddychanie i teraz jestem mniej zestresowany, bardziej skupiony, albo tak. bardziej wypoczęty? Tak. Ale są formy oddechów, albo to wchodzenie do tej zimnej wody, że były u mnie momenty takie, że kompletnie mi się nie chciało. Miałem taki wewnętrzny sprzeciw, nie stary, gdzie do tej zimnej wody. Mhm. I pomimo tej niechęci, pomimo tego, że mózg mi podpowiadał co innego, ja wchodziłem, bo wiedziałem, jaki będzie benefit. Nawet jeżeli czegoś czasami nie czuję, to i tak zrobię ten oddech, bo wiem, że zrobiłem go. No i w ciele dzieją się te procesy. Niezależnie od tego, czy ty je odczuwasz subiektywnie. Tak. No. Mhm. A wspominamy coś o praktykach wizualizacji. Robisz wizualizację? Tak. Jak wygląda taka praktyka u ciebie? Byłem u Mateusza Breli? Brela, chyba, tak. I on jest psychologiem sportowym. I on bardzo fajnie mi opowiedział o tym, bo ja zawsze podchodziłem do wizualizacji, że ja zamykałem oczy i wyobrażałem sobie, jak kiedyś trenowałem tańczenie, że już jestem po tych wygranych zawodach, że stoję na podium albo że pokonuję trudną trasę na motocyklu. A on mi podpowiedział fajną rzecz, że nie chodzi o to, żeby widzieć ten finalny już. Moment, tylko żeby widzieć proces. Więc moja akcja polega na tym, że ja sobie wyobrażam, jak mam za trzy dni Tedeksa kolejnego. To ja sobie wyobrażam, jak jestem na tej scenie, ale nie jak już schodzę z niej, tylko jestem w tym procesie, że jestem podekscytowany, że mówię, że mam kontakt z drugą osobą, z widownią. Więc wszystko to widzę i próbuję poczuć w ciele. Mhm. Mm Czyli skupiasz się na tym, co wyobrażasz to sobie w głowie i skupiasz się na tym, co się aktualnie dzieje w twoim ciele? Tak, tak. Trenuję sobie na głos te moje przemówienie. Tak, żeby jak najwięcej wykorzystać tych sytuacji, żeby później jak wejdę na tę scenę, to żeby nie było aż takiego przerażenia i aż takiego stresu. I rzeczywiście zauważyłeś, że to działa? Że jesteś później na takiej scenie i masz, masz coś takiego, że okej, okay, mam wrażenie, że już tutaj byłem, że to mnie aż tak bardzo nie przeraża? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Hmm. No bo to tak jak sportowcy trenują. Masz, jak podłączali... Umysł, w sensie umysł, jak podłączali te macki, nie wiem, jak to się nazywa, i badali, jak na przykład kazali wyobrazić sobie jednemu ze sportowców, jak biegnie i ma sobie to wyobrazić, a później biegł, no to fale mózgowe pokazują, nie, nie ma różnicy. Aktywowały się podobne miejsca. Tak. I mhm. tak samo, tak samo ja robię, i faktycznie to działa. No nie robię tego od dwóch lat, tylko robię to od 15 roku życia. Serio? Tak. Dlatego. Skąd wiedziałeś tak wcześniej, żeby robić wizualizację? Mój tata jak pracował w firmie takiej amerykańskiej, to przywiózł kiedyś takie płyty na temat prawa przyciągania, i tak dalej, i tak dalej. Ja tak wtedy się wkręciłem w to i zacząłem sobie wyobrażać te różne rzeczy. I od takich drobnych, sprawdzałem, czy to działa. I jeśli działało, to po prostu kontynuowało się. do tej pory, to kontynuujesz. Tak. Um, jak jesteś zadowolony z pierwszego TED toka? Bardzo. Aczkolwiek jak przypominam sobie ten moment, ten cały proces. No to to było stresujące. To By... było wyjście spoza strefy komfortu i to takie konkretne. Najbardziej stresujące? Mhm. Serio? Tak, bo, bo widzisz, jak jest webinar, możemy sobie porozmawiać 2-3 godziny albo nawet dobra, półtorej godziny. To jest czas. A tutaj nagle dostajesz propozycję, no i masz 15, 17 minut, 18 w porywach, i ty musisz opowiedzieć, no ja przykładowo opowiadałem na temat potęgi głosu, współzależności ciała i głosu. No i teraz stwórz przemówienie w taki sposób. Aby zmieścić się w tych ramach. To jest najtrudniejsze. We wtorek mam kolejnego TEDexa i to jest ciekawe, że mimo tego, że ja mam te informacje, mógłbym jeszcze raz odgrzeć kotleta i powiedzieć o tym wszystkim, to ja od nowa przygotowuję materiał. Czyli będziesz mówił o czymś innym? Będę mówił o czymś innym. Będę mówił na temat skutecznej komunikacji, ale w inny sposób. I to już wymaga ode mnie kolejnego procesu, żeby przygotować się, rozpisać wszystko. Ile czasu zajmuje Ci takie przygotowanie? To jest sporo roboty, przygotować taką prezentację, zamknąć to w takim czasie i z, postarać się to ułożyć w taką historię, która Logiczną całość łączy się ze sobą. Mhm. Miesiąc, teraz miesiąc. Pierwszy TEDx był, przy, był przygotowywany od stycznia do końca kwietnia, bo 29 kwietnia był, a teraz troszeczkę inaczej podszedłem do tematu. Stworzyłem sobie te filary, na temat których będę mówił, ale już, już się nie uczy aż tak bardzo na pamięć, już się tak aż nie stresuje, tylko bardziej próbuje od siebie improwizacja, ale są konkretne tematy, żeby chronologicznie przejść przez wszystko i zamknąć temat. Jestem ciekawy w takim razie, jak to ci pójdzie. Bo uczenie się na pamięć mam wrażenie, że z jednej strony daje ci takie poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony właśnie powoduje ten stres. Bo teraz, tak. jak, co jak coś zapomnisz, nie? No, to jest najtrudniejsze, że przede wszystkim, jeżeli uczysz się jeden do jednego na pamięć, to wychodzisz na scenę i zamiast mieć kontakt z drugą osobą i z widownią i być czujnym, mhm. to przypominasz sobie druga strona, kapit trzeci, dobra, to zdanie powiedziałem i to jest najtrudniejsze. Mhm. A nie daj Boże, coś się stanie na scenie, ktoś zemdleje, nagle przerwanie i masz wrócić do tematu. No i dzień dobry, nie? Tak, to jest coś, czego ja się uczę podczas podcastowania też, że z jednej strony być przygotowany na pytania, z drugiej strony mieć tam interakcję z gościem, ale to jest skomplikowane. To, to jest skomplikowane i staram się robić tak, jak ty podchodzisz do tego drugiego tedx czyli mieć jakieś takie filary. Tak. I, I to jest super. Ale to też jest, to jest sketchy. Bo no wtedy, jest, jest. Wtedy musisz, wtedy musisz polegać na samym sobie, a co, a co jak czegoś zapomnisz nagle, a co jak coś powiesz coś głupiego? Za, albo za długo mm -hmm. przeciągniesz temat, to wiesz, że kolejne musisz skrócić, żeby się wyrobić. No jest to takie, że musisz ze sobą zbić piąteczkę i. No ale to też chyba wynika z zaufania do siebie, co? Trzeba, jeśli jest, długo pracujesz i wiesz, co robisz, no to trzeba sobie ufać i wychodzisz na taką scenę i wiesz, że radę. Tak, ale pomaga przy tym cały proces. Po to jest właśnie stworzenie tych filarów. Ja sobie na przykład napisałem, wyobrażam sobie, teraz tak zrobiłem takie ćwiczenie, że zanim zacząłem już uczyć się konkretnie i improwizować, to ja sobie tak jakbym napisał list do kumpla i opisuję wszystko dokładnie to, co chcę powiedzieć na tym TEDekcie. Ja mam wtedy dzięki temu możliwość przeczytania wszystkiego, sprawdzenia, czy jest chronologicznie ułożone, czy jest to spójne. I po to mówię na głos: Jadę do ciebie tutaj, nawet dwa, trzy tematy z tego TEDeksa poruszę. Mhm. Powiem na różne sposoby ten sam temat. I im więcej takiego treningu przed wystąpieniem, tym później mi jest łatwiej. Mhm. Jak wyglądał proces wyjścia na scenę? To było najbardziej stresujące? Jak już czy stałeś, to stresujące. Jak już stałeś przed, raz przed wejściem? No, zawsze jest takie, dobra ukaż 20 sekund. Mhm. I wtedy jesteś, jest, jest mód, taki tunel. No, i ja jeszcze miałem tak, wymyśli, wymyśliliśmy z organizatorami, że ja sam siebie zapowiem. Widziałem właśnie, że w, w, tak. wyszedłeś, zapowiedziałeś i mówisz, że jestem lektorem, to pomyślałem, że sam się zapowiem. Tak, dokładnie. I to było takie, że musisz wejść, stanąć na tej czerwonej kropce, tu kontrola, tu jeszcze modulujesz głos, więc to było ciekawe dla mnie. Mhm. Um, jaki masz plan na kolejnego w takim razie? Powiedziałeś, że chcesz troszeczkę bardziej na luźno. Czemu? Jak, od jakiej innej strony chcesz ubrać to, co powiedziałeś? Może to nie będzie o tyle na luźno, ale jest inna grupa klientów, bo to jest TEDx T-Mobile, zamknięty TEDx dla osób, które pracują w firmie. No i bardziej, tu, bardziej tutaj chodzi o sprzedaż, o, o komunikację z klientem, więc nie będę mówił o szeroko pojętej emisji fonacji głosu stricte, czyli o tym, jak się wydobywa ten dźwięk z ciała i wytwarza go w krtani, ale bardziej co my możemy zrobić z tym głosem, aby zaciekawić drugiego odbiorcę. W jaki mhm. sposób my możemy zadbać o ten głos, żeby przykładowo po pięciogodzinnym spotkaniu? Żeby on dalej fajnie brzmiał, albo jak się przygotować do prezentacji, do występu, żeby pozbyć się tej tremy. A co się stanie, jeżeli ja zapomnę na przykład tekstu na scenie, i żeby opanować ten, ten stres i żeby wybrnąć? Co się robi, jak się zapomni tekstu na scenie? Możesz się odbić, na przykład. Taka technika odbicia od ostatniego zdania albo słowa, które powiedziałem. Mhm. Czyli powiedziałem przed chwilą o tym, że jak zapomnę tekstu, to mogę się odbić i zaczynam mówić. Więc nie ma wtedy tej sytuacji, że jest 15-30 sekundowa przerwa. Jeżeli zapomnę tekstu, to równie dobrze mogę się spytać, czy tam na końcu słychać mnie, czy jest okej. Okay. No cokolwiek, co sprawi, że jednak ta sytuacja będzie taka. No, że kontroluję sytuację, ale dzięki temu może sobie w tym trakcie, w trakcie tego wszystkiego przypomnę i wrócę na swoje tory. I to jest bardzo fajne w kontekście. Tej wizualizacji, że takie rzeczy można sobie wizualizować. I wtedy jak przywizualiz przywizualizujesz sobie to i wyobrażasz sobie mhm. taką sytuację, przedświedzisz do głowy, głowie, wtedy, jak to się wydarzy, to tym bodzie stresowe pewnie jest dużo mniejsze, co? Tak, tak. Mhm. No i możesz to trenować właśnie przed wystąpieniem, to jest ekstra. Um, wspominałeś coś o afirmacjach, o praktyce wdzięczności? Tak. Jak... Rozmawialiśmy o tym. No. Um, jak wygląda u ciebie taka praktyka? To nie jest to nie jest nic skomplikowanego. Po prostu mam zeszyt, biorę długopis i zapisuję przez minutę rzeczy, za które jestem wdzięczny, to co mi przyjdzie do głowy. Zapisuję sobie też moje cele. Po prostu to co mam w głowie, przelewam na papier i dzięki temu jest mi łatwiej, że firma się rozwija, wszystko wychodzi super. Rano to robisz? Rano, tak, mm -hmm. rano. Bo bo to mnie tak fajnie nastraja, bo jak połączę oddechy, połączę afirmację, wizualizację, tą wdzięczność, no to jednak jak wychodzę z tego domu i jadę do studia, to jest takie coś, że jadę tym samochodem i bardziej czuję ten samochód, bardziej zwracam uwagę, wow, mam, mam głos, mogę jechać do pracy, będę za chwilę nagrywał film, za chwilę wrócę, przygotowuję się do, do webinaru, wow, mm -hmm. zapisało się 2000 osób na webinar, kurde, altos jest ekstra. Dwa osób to dużo, co? No, ostatnio prawie 3000 tysiące, no teraz tak dla przykładu powiedziałem, ale Gratulacje, to Dziękuję. są grube, grube liczby. Ja się też na tym zastanawiałem, czy by mi to nie pomogło. Czyli mówisz, że na ciebie to wpływa w ten sposób, że po prostu jakby bustujecie, To trochę jak kawa działa na ciebie, taka pozytywna. To jest też trochę tak jak z tym moim magicznym mikrofonem, że budzę się rano i wyobrażam sobie, że cokolwiek powiem, to dbam o to, jak mówię, jak ktoś do mnie mówi, i jestem czujny. Tu chodzi o tą czujność. Mm -hmm. I to samo jest z tym zapisywaniem tych rzeczy. Nawet jeżeli ja zapiszę trzy zdania, jestem wdzięczny za moje ręce, za moje nogi, za mój oddech, za moje oczy, za moją pracę, za pokój, w którym jestem. Koniec. Nie mam czasu, kropka i zaczynam dzień. Ale razy siedem dni w tygodniu, razy 30 dni, razy rok. Ty to cały czas robisz codziennie? Cały czas. No. Nieźle jesteś zdyscyplinowany? No staram się. Mógłbym tego nie robić. Nie chce mi się. Nie chce mi się czasami. Mhm. Ale nawet jeżeli, nawet jeżeli nie zapiszę tego czasami, to ja sobie to powiem. Samo wypowiedzenie tego na głos, knopek są dłonie. Brzmisz, jesteś zdrowy. Ekstra. Dobra, lecimy z tematem, bo, bo nie mam czasu. I wspominałeś też coś o kursie 12 kroków. Tak. O co z tym chodzi? Kurs 12 kroków był na samym początku wymyślony dla osób uzależnionych. Właśnie tak mi się to skojarzyło, ale nie, nie sądziłem, że jesteś uzależniony od alkoholu. Nie, o to, to nie chodziło od, o, o alkohol, tylko bardziej o, o adrenalinę, o, o takie systemy destrukcyjne, w których trwałem, czasami wracam do nich, i, no i po prostu przez to niszczyłem siebie. Mhm. I te 12 kroków trwało 3 lata. Skończyłem to w marcu tego roku. To jest jakiś psychoterapeutyczny kurs? Jakby na czym to polega? Gdzie się chodzi grupowo? Spotykasz się, tak. 12 kroków, 12 osób docelowo jest. Jeżeli ktoś zrezygnuje, to wiadomo, jest mniej. Natomiast tak, 12 osób się zapisuje, jest grupa. No i przechodzisz od jednego kroku do dwunastego. I to trwa mniej więcej 2,5-3 lata. Mhm. I ja byłem u Krzysztofa Wendołowskiego w Warszawie. Jest turbo, turbo niesamowitym człowiekiem, który sam był uzależniony od alkoholu i przeszedł mnóstwo, ma 64-65 lat. Ludzie, którzy tam z tobą byli byli uzależnieni, czy oni. Od różnych rzeczy. Mhm. To, to nie jest, bo kiedyś to było stricte właśnie od alkoholu, ale teraz tak naprawdę możesz przejść, bo ty możesz być uzależniony tak naprawdę od, prac, od pracy. Ty możesz być uzależniony od adrenaliny, od trenowania, od tego, że no, od różnych rzeczy. Mm -hmm. I zastanawiam się, na czym to polega konkretnie. Czyli przechodzisz przez takie 12 kroków? Możesz opisać plus minus, o co w tym chodzi? W dużym skrócie te 12 kroków pokazuje Ci, jak funkcjonujesz w otaczającym cię świecie. Czyli i... najpierw buduje taką świadomość, tak, tego, co się tak. dzieje. Tak, pokazuje ci narzędzia, dzięki którym ty możesz okiełznać, dlaczego tak reagujesz, a nie inaczej mhm. na daną sytuację. Dlaczego przykładowo ktoś jest cię w stanie wytrącić z równowagi, jesteś, musisz uderzyć, musisz odreagować, musisz uderzyć w ścianę. Albo dlaczego wpadasz w złość, jeżeli nie jest po twojej myśli. Mhm. Bo nie zgadzasz się przykładowo ze zdaniem drugiej osoby i nie ma sytuacji, w której godzisz się na to, tylko to ci nie daje spokoju. I albo męczysz się tym w, tak, w Albo tłumisz te emocje w sobie, a później jesteś roszczeniowy. Więc dzięki temu te, te, ten proces jest o tyle fajny, że on jest długi i to nie trwa jeden dzień. I fajnie, że jesteś w grupie, więc możesz też tak, poznać inne perspektywy, tak. i ktoś ci może powiedzieć, że ty mówisz coś, a ta osoba mówi, że do mnie to nie do końca tak działa. I nawet jeżeli nie myślałeś o danej sytuacji, to dana osoba X może ci o niej przypomnieć, bo mówi o problemie, jaki ma, i nagle olśniewa cię, że Ej, przecież ja, miał, ja miałem podobnie. Mhm. I, I to ci daje, na, na, nawet jeżeli się nie podzielisz tym, to to zostaje w tobie. Bo, bo są sytuacje, w których ktoś z boku nagle zaczyna płakać, nagle zaczyna wpadać w złość. Ja nieraz miałem takie sytuacje, że jak Krzysztof dokopał się do moich... Sytuacji z dzieciństwa i w czwartym kroku jest taka bardzo gruba i wewnętrzna analiza tych rzeczy, które były w dzieciństwie, no to ja musiałem wychodzić na chwilę, musiałem zajarać papierosa, nie byłem w stanie nie byłem no w stanie sobie ty? poradzić z moimi emocjami, które się pojawiły w moim ciele. Jak byś nazwał te emocje? Nie do końca rozumiem, bo jak ludzie mówią o emocjach, ja nigdy nie wiem, co zrozumieć. Bezsilność. Ja bym nazwał to bezsilnością. Tak jak lubię kontrolować sytuacje w swoim życiu, to nagle dochodzą takie emocje i sytuacje związane z dzieciństwem, w których, przy których jestem bezsilny. Ten mój wewnętrzny mały Łukaszek jest tak zraniony, że no wszystkie moje patenty, które mam, czyli ta zimna woda, te treningi, oddechy, nagle się okazuje, że jestem bezbronny w tym. Byłem wielokrotnie w takich sytuacjach, teraz już jest dużo lepiej. Nie te mówię, i że nie stąd to twoja potrzeba poczucia kontroli, nie? Tak. Ja ja strzelam, że u mnie jest dokładnie tak samo, że pewnie miałem jakieś sytuacje, gdzie ktoś kompletnie odebrał mi kontrolę i przez to teraz wszystko muszę kontrolować. Na przykład. Co mi się super opłaca w życiu, ale domyślam Ta. się, skąd się zabierze. No. To się nie wzięło znikąd na pewno. No nie, nie. U mnie. Ja też wiem, że ja musiałem przez większość swojego życia udowadniać, że, że jestem że Doszliśmy do takiego punktu z Krzysztofem, że on ten cały mój skrypt destrukcyjny nazwał, że Odkryliśmy, że to jest moja wina, że we mnie było wieczne poczucie winy, że nie jestem taki, jaki powinienem być. Mm -hmm. I to było u mnie najtrudniejsze. I to, to, że nie jestem taki, jaki powinienem być, zakrywałem tym, że dobra, to ja ci pokażę, jaki mogę być. To ja będę najlepszy w sporcie, to ja będę najlepiej pokonywał trasy na motocyklu, to ja będę najlepszy w lektorstwie. I, i to, jest, no, to jest problematyczne, że dużo rzeczy w swoim życiu na początku robiłem nie dla siebie, ale, ale tylko walczyłem o akceptację. Świata, w którym żyłem, żeby zdobyć tą aprobatę. Mm, finał jest taki, że robisz dalej te same rzeczy, tylko trochę z innych powodów? Czyli, że nie, nie jest tak, że coś drastycznie pozmieniałeś, tylko stwierdziłeś, OK, tutaj w ten, myślałem w ten sposób o tym działaniu, teraz dalej lubię robić to działanie, ale troszeczkę inaczej o nim myślę? Najważniejsze jest to, że z tego wszystkiego wyciągnąłem takie. Ciepłe podejście do siebie, że już nie jestem taki, taki roszczeniowy wobec siebie. Że jak mogłeś nie zrobić tego? Jak mogłeś tak wystąpić na scenie? Jak mogłeś nie pokonać tej trasy na motocyklu? Jest takie coś, że głaszczę siebie i dotykam knopek. Masz prawo się pomylić. Masz prawo dzisiaj nie iść na trening. Jesteś tylko człowiekiem, masz Jesteś, prawo być zmęczony. Tak, dokładnie. I ja tak naprawdę z, tak z 12 kroków, jak z tych 3 lat. To jestem wdzięczny za tą świadomość, że te systemy, te strategie one mi się odpalają. Bo to nie jest tak, że my żyjemy na stopnik, tylko dane sytuacje trigerują triggerują to. Mhm. I, I ja się nauczyłem, że nawet jeżeli ja zostanę wytrącony z równowagi, to już nie zwalam winy na Ciebie, na kogoś, tylko analizuję to, że jest, skoro te emocje, te emocje są o mnie, a nie o Tobie. Czyli ta sytuacja jest na tyle trudna, że albo przekroczyłem granice swoje, i czas zatrzymać się, nie, nie brnąć w to dalej, no i to jest ekstra. Że ta świadomość. Słyszeliście, hejterzy? To jest o was. Nie o nas. <głos> <głos> to, jest, to jest idealny moment, żeby im to wytknąć. To jest właśnie. Ich, ich emocje, to jest ich odpowiedzialność, nie nasza, nie moja i Tak, no nie możemy brać odpowiedzialności hmm. za kogoś. Czy to zawsze trwa 3 lata? Czy z jakiego powodu to trwało trzy lata? Dwa i 3 lata. No Krzysztof jest taki, że on bardzo. Bardzo dobrze podchodzi do tego tematu, i często jak jesteśmy pod, pod jego opieką, no to ten warsztat się wydłuża. Ale to też trafił się okres pandemii, więc było, było hybrydowe nauczanie, no i te szkolenia. Później nadrabialiśmy to, więc z tego też. Godzina w tygodniu? Dwie godziny. Dwie godziny w tygodniu. W środę 19-21 się spotykaliśmy. To brzmi jak takie zmieniające życie doświadczenie. Bardzo. I to nie jest tak, że już jest fini, to już knopek naprawiony, nie, to mm -hmm. będzie do końca życia, ale ten okres minął, dużo się nauczyłem, uświadomiłem i już sobie tego nie odświadomię i to jest ekstra. Mm, trzeba być wierzącym, żeby brać w tym udział? Bo, bo wiem, że to się opiera w te 12 kroków, jeśli chodzi o alkohol, mocno się opiera na wierze. Tak, no jest to podpięte pod taki warsztat chrześcijański, aczkolwiek w moim przypadku było tak, że paradoksalnie zaczą zacząłem chodzić na terapię 12 kroków i po Pół roku doszedłem do wniosku, że chodzenie do kościoła, które wcześniej realizowałem, to. przestałem, bo robiłem, nie, robiłem to nie dla siebie, ale Tylko żeby przy, pokazać, żeby, się... żeby, tak, żeby żeby pokazać Agnieszce przykładowo, teściowej, że ja, że ja, idę do kościoła w niedzielę, że jest okej, okay, nie? A się okazało, że nagle doszedłem do tego, że, ej, stary, ty tego nie potrzebujesz. Ty wow. możesz, ty możesz się, tym właśnie po to, po to medytuję. Mogę wejść do wody, pojechać o 22, wejść sobie na jeziorko, do jeziorka Czerniakowskiego, popatrzeć w niebo i podziękować Panu Bogu z całego serca za to, jakie mam życie. Mhm. I to jest dużo lepsze niż słuchaniem szydła mnie przez 45 minut. O nie mówię, że wszystkie msze, na których byłem, były nudne i tak dalej, ale no po prostu mam taki etap na razie, że od kilku lat nie byłem w kościele i jest mi z tym dobrze. I już przede wszystkim uwaga, nie mam tego poczucia winy, że ten na górze. Ma wie, do że, pretensje. Tak, że ma pretensje, że nie jestem taki, jaki powinienem być. Uwolniłem się od tego. Myślisz, że to ma jakieś skorelowanie z wiarą, to że czułeś, że nie jesteś taki, jaki powinien być? Ja często sobie przypominam, jak się do kościoła, to jest to moja wina, moja wina, moja wina. No ja wina. tego nie lubię. Kurwa, i to jest takie wbijanie człowiekowi, że coś się z nim nie tak. Jakby, czemu moja wina? O co chodzi? No, to nie jest moja wina. A jak jeszcze ja miałem przez całe życie, że to jest moja wina, że jestem taki, a nie inny, mhm. no to to już jest w ogóle makał i pomakale. No. Myślisz, że dojdzie do etapu, gdzie będziesz odchodził od wiary? zostaniesz się nad tym czasami? Nie, nie, ja od zawsze wierzyłem. Ja od zawsze czułem, że, coś, że nie jestem sam. I bardziej właśnie miałem to oddzielenie, że jest wiara, że jest Bóg, który nade mną czuwa i mi pomaga, ale oddzielam religię od, religię od wiary, a to są dwie różne rzeczy, bo to, że ja będę chodził o 11.30, to jest jedno do kościoła. I to, Czyli, i to religia, nazywasz religią? Tak, to jest religia, chrześcijaństwo. Mhm. A to, co ja robię, gdzie nikt na mnie nie patrzy, jestem sam ze sobą, wstaję o piątej i dziękuję Panu Bogu, idę lasem, wymieniam różne rzeczy, rozmawiam z Nim. Mhm. To, to, to jest dla mnie wiara, że nie jestem sam. Mogę mu to oddać. I bardziej mi to pasuje, niż stricte takie... Oddań. No i ty jest, chyba nie jesteś osobą, która będzie to komukolwiek narzucała. Nie? Ty robisz po prostu w swoje. Życiu. No. Agnieszka chodzi cały czas do kościoła. I, I nie ma sytuacji takiej, że ona ma mi za złe, że ja przestałem. Mhm. I ona też jest po dwunastu krokach i to jest super, że... Ona była jest... wcześniej czy później? Wcześniej. Jesteśmy małżeństwem, wszystko jest okej, ona sobie chodzi, ma potrzebę, ekstra, tu chodzi właśnie o potrzeby, ja nie mam potrzeby, ja w tym czasie sobie pomodlę się na swój sposób i znowu, nie ma sytuacji, że ktoś jest gorszy od kogoś. Co my byśmy zrobili bez tych kobiet, co? Ona poszła na 12 kroków, pewnie sprzedała tobie pomysł, teraz ty poszedłeś i zobacz, jakie zmiany Przez pierwsze pół roku, to nie dla mnie. Przez pierwsze pół roku, tak mówiłeś? Tak. To długo. To, 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 jaki, co było takim kluczowym momentem, że stwierdziłeś, dobra, to jednak dla mnie. Teraz mam 31, to mniej więcej w wieku 20... My jesteśmy w tym samym wieku, nie wiedziałem. 92. Mm -hmm. Mniej więcej w wieku 28 lat coraz mocniej zaczęły wychodzić te, te rzeczy z dzieciństwa, że zaczynałem tracić kontrolę nad sobą. Mówisz o jakichś wybuchach złości. Tak, wybuchy złości, adrenalina, to, że... Czułem... Adre adrenalina to znaczy ucieczka w jakieś sporty? W sporty, ale też na przykład szukanie zaczepki, wyładowywanie się... Szukałeś zaczewki? Były takie momenty, wiesz, przez to, No, to jest... Każdy ma swoje, nie? I stwierdziłem, że nie, nie może tak być. No, nie mogę się tak zachowywać. I też było takie coś, że firma się rozrasta, wszystko fajnie się rozwija, a nadal przychodził moment, w którym siadałem i czułem jakąś taką wewnętrzną pustkę w sobie. Że czegoś mi brakuje. I nie potrafiłem tego nazwać. A tak naprawdę ten stres, te stłumione emocje, ten smutek, no to jest wszystko w ciele. Więc stwierdziłem, że dobra, spróbuję. Ale wiedziałem, że muszę pójść do kogoś, kto, kto mnie zagnie. Kto powie mi w taki sposób, że, że dotrze to do mnie. I, I Krzysztof ja, to zrobił. Ja pamiętam, że mojemu terapeucie, jak chodziłem do niego, chodziłem, to chodziłem, chodziłem i w pewnym momencie już byłem na takim etapie, że mogłem sobie z nim spokojnie polemizować na temat różnych problemów. I pamiętam, że mu powiedziałem, żeby... Żebym, powiedziałem mu niedokładnie tymi słowami, ale powiedziałem mu, żeby zagieł. zagiął. A on mi na to odpowiedział, że ja wiem, że pan by chciał, żeby miał pana zagiął, żeby pan, mnie znowu, żeby pan mnie znowu zaczął słuchać, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebym ja sobie znalazł odpowiedzi i żeby nie szukać tak. osoby, która cię zagnie. Mhm. Co jest dla mnie trudne, bo ja nie słucham osób, które mnie nie zagną. No to jest, to jest taka misja, ale właśnie podejście, klucz, klucz podejście. I Krzysztof właśnie potrafił w taki sposób powiedzieć coś do mnie i przez to, że był proces, mhm. że dawał mi temat do zastanowienia się, no to ja mogłem to przetrawić. I, I to dochodziło do mnie po, nawet czasami po kilku dniach. I jakie znaczenie myślisz, że ma to, że tam są inni ludzie? Lepiej czy gorzej? Lepiej. Mhm. Bo też fajne jest takie pobrzmienie na koniec takiego spotkania, i każdy mówi, co mu dało spotkanie. I to, to byli jest... faceci sami? Nie, 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 to jest mieszana grupa. I fajne jest to, że każdy może się, jak już się zawiąże, ta, ta fajna więź i ta znajomość to. To możemy powiedzieć, że o, słuchaj, Przemek, ty dzisiaj powiedziałeś o tym i o tamtym. To muszę ci powiedzieć, że utożsamiam się z tym, bo przypomniało mi się dzięki Tobie, że miałem taką, a nie inną sytuację. Wielkie dzięki. No i to I... buduje taką fajną otwartość tak, w grupie, tak. co? I każdy się uczy od każdego. Tak naprawdę, to, że jesteśmy tam w grupie, to jest niesamowite. To jest niesamowite, bo, bo jesteśmy, nie, nie przejdziesz tak terapii i takiego warsztatu, jakbyś był jeden na jeden. Słuchanie innej osoby, obserwowanie, z czym się ludzie zmagają, to jest niesamowite. I oni też dają Ci przykład tego, jak otwarty możesz być, co jest fajne, tak. co jest problematyczne, jak jesteś bardziej otwarty od nich, ale to bisto jest, jeśli jesteś mniej otwarty w jakichś aspektach i przychodzisz, nagle mówisz, kurde, Kościół mówi takie rzeczy, ja bym nigdy tego Dokładnie. nie powiedział, i nagle mówisz, dobra, no w tej grupie widocznie można o tym mówić, więc w końcu się mogę otworzyć, nie? I też w moim kierunku też padały takie miłe komentarze, że jak ja się otworzyłem i wylałem coś. To ktoś mi dziękował. Mimo tego, że nie dotyczyła go sytuacja, w ogóle nie miał nic z nią związanego. Łukasz. To było dla mnie niesamowite, że się podzieliłeś takim czymś trudnym dla ciebie, nie? Dziękuję. No, I... i ja pamiętam to podczas naszego pierwszego podcastu, że ja byłem zaskoczony tym, jak ty jesteś otwarty. Jak otwarcie opowiadasz o wierze, o różnych kwestiach z Twoją kobietą, to, to jest naprawdę tak. fajne w tobie, że ty potrafisz o tym powiedzieć. Plus, fajne było to, co mi powiedziałeś, jak przekładaliśmy ostatnio podcast. Ja do ciebie dzwonię i mówię: Słuchaj, mam taki rozsypany tydzień, postarajmy się nie przekładać tego podcastu. A ty mi mówisz, wiesz co? No, twój tydzień to jest problem, ale generalnie ja pracuję głosem i mój, aktualnie mówię przez nos i dla mnie to jest Dużo ważniejsze, żeby jak do, jak do Ciebie przyjdę, to żeby mieć zajebisty głos i przełożymy ten podcast i tak, jakby twój tydzień nie jest taki istotny. Nie powiedziałeś oczywiście mi tego w ten sposób wprost, ale dla mnie to było takie fajne, że pracujemy nad jakością, i jakby to, żeby ja sobie muszę załatwić innego gościa na ten tydzień, to jest malutki problem, i to nie jest takie istotne. dla ciebie to jest ważne to, żeby dać mi jak najlepszą jakość i Ciebie to nie obchodzi, że, ja, że, że, że lepiej by było, żebyśmy tego nie przekładali. I na mnie to zrobiło wrażenie. Ja pomyślałem sobie, dobra, w chuj mi to nie pasuje, ale gość ma rację. Robimy jakość. No i to była rzecz, ja też myślałem po naszej rozmowie, bo powiedziałeś, że faktycznie no masz, masz problem, i teraz ja, ja trawiłem to z dwa dni, powiem ci szczerze, bo to było takie coś, że ja świadomie po rozmowie zanalizowałem to jeszcze raz i postawiłem granice. Postawiłem świadomie i nie było sytuacji, że o Boże, ja teraz nie zaspokoję Twoich potrzeb, czyli mhm. ja będę nie taki, jaki powinienem być. Ja, to... się, ja się też automatycznie usunąłem. Nie było tam czegoś takiego, że ty nie szanujesz moich potrzeb, więc teraz mam do ciebie pretensję, tylko od razu było odsunięcie, okej, okay, masz rację, robimy tak. No, ja stwierdziłem, że no nie mogę wziąć odpowiedzialności za to, że ktoś u ciebie zrezygnował z nagrania. I bo musiałem zadbać o swoje potrzeby. A mhm. zawsze było tak w moim życiu, że to dbałem o wszystkich innych naokoło, a ja byłem na końcu. No, ale dzięki temu siedzimy teraz i ja jestem w pełni Gotowy do tego, żebyśmy rozmawiali. I czuję się dużo bardziej komfortowo, niż czułbyś się, gdybyś wiedział, że coś może być nie tak z Twoim głosem i martwiłbyś się o to, nie? tak. tak. I, I na mnie to, to jest najciekawsze, że pomimo tego, że zrobiłeś coś, co mi nie pasowało, jeśli chodzi o mój tydzień, to na mnie to i tak zrobiło takie wrażenie. Pomimo tego, oprócz tego, że przełożyliśmy ten podcast i robimy lepszą jakość, to jeszcze pamiętam, że długo o tym myślałem. Jeszcze mm. opowiadałem o tym z że mówię, kurwa, patrz jak się zachował. Nice. Szanuję to. <śmiech> <śmiech> no bo większość osób powiedziała, tak, przynajmniej, jako ktoś Ci odwołał podcast, no to poko to nie. To, to zostawmy. Ja się uczę tak. tego od Agnieszki. Mhm. Boaga jest taka, że ona nie owija. Ja tak. jestem taki właśnie, że otoczę, przytulę, że stary będzie okej, okay, tak wiesz. A ona nie, nie pasuje. Nie, nie, tak nie. Nie mogę. Jak słuchałem jednego podcastu, z tobą wspominałeś też o tym, że myślisz tak, na tyle wizjonersko, że jest do dla ciebie kłopotliwe dzielić się niektórymi wizjami z ludźmi. Tak. Z jakiego powodu? Jak dzielę się moimi planami, zauważyłem to, które przekraczają wszelkie jakieś bariery u innych osób, jeśli chodzi o, nie wiem, o zarobki, o wybudowanie domu w górach i obecną sytuację, jaka dzieje się na świecie, to no, często jest ta sytuacja, w której dochodzi do tego, stary, no, nie rób tego, to jest nie czas na to, no, nie wydawaj tyle pieniędzy, trzeba oszczędzać, trzeba tamto. I zauważyłem, jak to na mnie działa. Że ja mam jasną wizję, bo ja z galupa mam ukierunkowanie, dowodzenie, wizjonerstwo. No, cała piątka jest taka turbo, dobra pod kątem kreowania, działania, mam to. Mm -hmm. I jeżeli ktoś tego nie ma i nie widzi tego, no to nie jesteś w stanie nagle powiedzieć stary super pomysł. Rób tak, to. oni nie, nie są w stanie postawić się w Twoich butach, co nie, 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 nie rozumiem jak ty funkcjonujesz, i dla nich to jest niesamowite To jest jakby z ich perspektywy, ale z Twojej perspektywy to jest osiągalne. Tak, To tak jak z kimś rozmawiam, mówię, no jaki problem? No to wstajemy codziennie o piątej nad ranem i między 5 o siódmą robię trening, bo później mam pracę. To, do, to ktoś powie: Stary piąta rano? To jest, nie, to jest, to jest nienormalne. Mhm. A dla mnie, no wstaję, robię kawę, działam. Więc, więc tak, więc już nauczyłem się, że nie ze wszystkimi dzielę się swoimi planami. Wolę pielęgnować to w sobie, bo każde takie, wiesz, komentarz, zauważyłem przez to, że jestem też wrażliwy. Bierzesz to do siebie i ten nagle. Gdzieś listę, tam nie? taka igiełka, a może mają rację, a może coś i, i pomysł. A może mi odjebało troszeczkę, może, tak, może tak. jestem zbyt pewny siebie, co się oczywiście też zdarza, jeśli ma się taki charakter. Mam wrażenie, że mamy podobny charakter, hmm. więc masz takie sytuacje, że wiesz, kurwa, trochę prze, prze, przeliczyłem ten projekt. I tak. później pamiętasz o tych rzeczach. I jak ludzie dziś mówią takie coś, to sobie myślisz, hmm, może tym razem też prze, przekalkulowałem. No Agnieszka tak. jest takim strategiem u nas hmm. w związku, że ona jest taka, że ja mam także dobra, tak jak było z Jeepem. Godzin, niedziela, godzina 17. Fajny Jeep, telefon, pyk, pyk, pyk. Poniedziałek, następnego dnia, godzina 15, jest mój. Mhm. A kumpel, który zajmuje się sprowadzaniem samochodów ze Stanów, ty, no ale sprawdźcie tego, tamtego, tego. A ja już czułem wewnętrznie, że to jest to. I koniec. No. Ja mam problem z. Nawet z mi się pozytywnie. Jedziesz gdzieś, siada grupka osób i wszyscy kurwa zrzędzą jak to w Polsce Boże, ale ciężko Boże, ale mało pieniędzy Boże, ale chujewa pogoda. I ja z, z reguły w takiej sytuacji, tak właśnie sobie siedzę i myślę, myślę sobie w głowie, a u mnie wszystko zajebiście. Jakby, Co ja mam tutaj powiedzieć? Mm -hmm. Jak ja się, ja się wkomponowuje w, w to w towarzystwo i co ja mam powiedzieć? Teraz jak, wszyscy powiedzieli, że chujewa? Ja powiem, że u mnie zajebiście i że pogoda w ogóle mi nie przeszkadza, że w ogóle jest ekstra. To jest takie dziwne właśnie, jeśli chodzi o to społeczeństwo, co? Że Jak tak. myślisz w ten sposób, to teraz czasami przychodzisz, i mówisz, kurwa, co ja mam, co ja mam tutaj powiedzieć? I po prostu nie mówię nic. nic no ja coś. na szczęście nie mam takich znajomych, albo jakoś po prostu swoją energią nie przyciągam takich osób do siebie. Mm -hmm. Więc zazwyczaj, jak się spotykam z kimś, to, to są turbofajne rozmowy. I pomimo tego, że ktoś robi kompletnie inne rzeczy, albo ma inny styl życia, bardziej minimalistyczny, to, to mi to nie przeszkadza, ale na pewno nie ma tej sytuacji. Że jest non-stop rozmowa na temat narzekania i jechania na. Ja, czyjś ja, temat. Ja, ja też bym się nie zadawał z takimi ludźmi. Mówię o sytuacjach, gdzie nie masz, tak, nie masz wyboru, gdzie. Ale są takie czasami, owszem. Mhm. To, wtedy, no to wtedy sobie no, gdzieś tam w głowie to porównuję. No, na pewno to nie jest taki pozytywny odbiór. No, wiem, że, że szkoda mi czasu na takie, takie zarządzenie. Czy, czyli po prostu sobie siedzisz w głowie z tymi swoimi dużymi planami, nie dzielisz się tym za bardzo? No, mogę porozmawiać na temat przykładowo tego, że mam działkę w górach i będziemy coś tam stawiać, ale nie będę opowiadał o całym procesie, bo wolę to zostawić dla siebie. Taka słodka tajemnica między mną a Agnieszką. Mhm. A dopiero jak już to będzie, to, to będę, będę mógł się wtedy podzielić na temat kosztów tej organizacji tego wszystkiego, trudnych czasów versus rzeczywistości. A ja wiem co, wiem, co ty tam będziesz robił. Ja wiem, że będziesz budował dom w górach. To jak ja nawet o tym wiem, a nie gadaliśmy o tym, to znaczy, że mówisz trochę. No trochę mu właśnie o to chodzi, że trochę mogę powiedzieć, ale już to nie jest takie wylewne jak kiedyś. No tak. Czyli, czyli nie chcesz o tym gadać? Co, co planujesz zrobić? Ja byłem ciekawy, co planujesz w Domem w górach. Pokażę ci po swoim czasie. To, to, to taka, taka odpowiedź mi się podoba. Tak, tak, to, powi tak to powinno wyglądać. Um, jeszcze jedną rzecz bardzo fajną słyszałem w jednym z, podcaście, podcaście, jednym z podcastów z tobą, że trzy lata temu byś tego nie dźwignął. Co teraz robisz? I to mnie zastanowiło. Tak. Że powiedziałeś, że nie byłbyś taki pewny siebie, żeby robić tyle rzeczy, ile robisz teraz. Mhm. Aż tak, masz wrażenie, że to poszło wszystko do przodu? Tak, bo ale to poszło dlatego do przodu, bo zmieniłem postrzeganie siebie. Zmieniłem. Narzędzia, które wykorzystuję do, do otaczającej mnie rzeczywistości, te 12 kroków, te przeczytane książki, obserwacja siebie, te momenty, te dołki największe, ten nawet wypadek, który się odbył pół roku temu. To wszystko wpłynęło na to, że ja nie miałem wyjścia i byłem bezsilny. Moje ciało było bezsilne, bezradne, bo miałem tylko nogę, jedną nie mogłem funkcjonować. Dało mi takie coś, że że mam umysł mimo wszystko i mogę wybrać. Mhm. Albo będę narzekał, i będę smutny, i będę zrzędził. Jak ci ludzie, o których mówiłem. Albo działam na tyle, ile mogę, wykorzystam każdą dobę, żeby rozwinąć. Chociaż o tyle, o jeden procent. No i przez to, że zawsze miałem, jak mam trzy opcje do wyboru: walka, ucieczka, poddanie się typowe schematy to ja zawsze wchodziłem w walkę. I tą energię, tą złość, którą miałem, związaną z nogą i z tą sytuacją, wykorzystałem w rozwój. Mm -hmm. I myślę, że jesteś też taką osobą, która rozwija się na tyle szybko, że po prostu nie jesteś i robisz taki progres, że nie, nie byłbyś w stanie udźwignąć tego, co robisz po roku, nie byłbyś w stanie udźwignąć tego rok wcześniej, po prostu za bardzo szybko się rozwijasz, za dużo nowych projektów bierzesz, za dużo, za dużo pewności siebie nabywasz dzięki temu wszystkiemu, co tak. robisz, więc to... to... Za szybko po prostu funkcjonujesz. Jak obserwuję swoją drogę, ja też nie sądzę, żebym był w stanie udźwignąć to, co teraz robię. To, to, to trochę takie jest, że jeśli cały czas działasz, to później patrzę, później ja sobie patrzę rok wcześniej i myślę sobie, kurwa, pamiętam jak rok temu myślałem, że to, co teraz robię, to połowa z tego to by było dużo. Mm -hmm. A Ja teraz robię jeszcze tyle więcej. Tak ja się sobie to nie ma obciążenia wtedy tego. Ale to jest to się trochę tak zwiększa, jak mam wrażenie, kardio do maratonu. Po prostu mm -hmm. jesteś w stanie więcej być, więcej być, więcej być. A je, masz gdzieś zapisane, bo sam jestem ciekaw, ile ja mam... przeprowadziłeś podcastów od, ile... od początku? Swojej kariery. Mm, tak. Ja je wszystkie numeruję, więc to jest policzone Dw Aha. 225, chyba. No, to to jest niesamowite doświadczenie. No, no to no na pewno przy pierwszym, pierwsza dziesiątka versus ta ostatnia dziesiątka teraz, to to jest to, że trenujesz. No i tak samo ja trenuję i każdy inny, kto ma inną dyscyplinę. No to jest fajne, że my możemy rozwijać się i nagle ta pewność siebie wzrasta. No, jest ekstra rozwój. Tak, nawet rozmawiałem z innym podcasterem, który też całkiem dobrze sobie prosperuje, i on właśnie mówił: Ja też to traktuję jako trening. Dla mnie to jest trening. Mhm. To i, I ten tydzień to jest mój najintensywniejszy tydzień, jeśli chodzi o podcasty, ever. Zrobiłem pięć podcastów, co wcześniej nawet bym się nie odważył, żeby to zrobić. To jest mój piąty podcast. Gratuluję. Ale to. Jakby zapłaciłem tym, że, że byłem zestresowany w tym tygodniu. To, mm. nie, to nie jest tak, że jednak. No, Ale oczywiście. No, to, jest, to trochę mnie przycisnęło. Ja teraz mam też taki okres. Mm -hmm. Nie dość, że przeprowadzka, przygotowanie do TEDExa, z Tobą wywiad, za tydzień pierwsze warsztaty z Agnieszką na temat skutecznej komunikacji, przygotowania do webinaru na 23 listopada. No jest turbo dużo rzeczy. I teraz muszę to wszystko sobie poukładać, te puzzle porozkładać. Jeszcze, jeszcze kuleje Jeszcze kuleję do tego praca. No jest misja, ale wolę to niż. O, o co chodzi z tymi warsztatami z Agnieszką odnośnie skutecznej komunikacji? Agnieszka mi pomogła podczas pierwszego występu na TEDxie, i wszystko oparłem o teorię Rudolfa Labana. Teoretyka tańca, choreografa, edukatora, który opracował różne jakości ruchu i mowy i on fajnie wytłumaczył, jak jedno z drugim funkcjonuje, jak ciało z głosem jest połączone i jak my możemy modulować ten głos. I pomyśleliśmy sobie przez ten okres teraz, no do, do do listopada, że fajnie by było wykorzystać to, że ona jest choreografem, reżyserką ruchu, że ona ma 30-letnie doświadczenie w tym wszystkim i prowadzi przepiękne warsztaty i bardzo wartościowe rzeczy przekazuje ludziom, no to pomyśleliśmy, czemu nie wspólnie tego nie połączyć. No i mamy, mamy właśnie w czwartek za tydzień warsztaty dla Diora i będziemy 16 osób maglować pod kątem skutecznej komunikacji, tego jak pozbyć się stresu na scenie, tremy. Dla Diora? Dla Diora. Mówisz o tej marce perfum. Tak. Jak wam się udało dopiąć takiego klienta? Klient napisał do mnie. Działar do ciebie napisał na Instagramie? Na no, chyba maila dostałem. Szac szanuję. szanuję. Nie ty wiem, ty czy przez to, że obejrzał podcast pierwszy z tobą i ze mną. Nie, nie, Więc ja ci dziękuję. Nie, nie, sobie. Tak? To, to, to... Ja myślę, że ja nie wiem, czy to nie jest jedna z tych osób, które powiedziała, że mnie usłyszała. Ludzie, ludzie z diorami obserwują. Napiszcie też do mnie. <laughs> Ale to jest zajebiste, zajebisty projekt do rozwijania. Tak. Jeśli takie marki masz i zrobicie dla niej coś, z czego będę zadowolony, to otwierać się na was ścieżka biznesowa. Tak. Nie? I to też dało nam do myślenia, że to jest kolejna furtka i kolejny nasz no kolejna nasza dziedzina, w której się specjalizujemy, i to nie jest tak, że od nowa to robimy, tylko musimy przygotować konkretny program mm -hmm. i przekazać to. Więc mam kursy, mam szkolenia internetowe, mam filmy. Agnieszka ma swoje rzeczy, robi teledyski, reżys reżyseria ruchu do filmów, no i dochodzi nam na przykład kolejny konik, warsztaty. Więc bardzo, bardzo jest to na plus. Wspominałeś o tym. I ja się nad tym zastanawiałem od razu, bo ja się garbię. Że to, że się człowiek garbi, podobno ogranicza mocno to, w jaki sposób oddycham, a jeśli to ogranicza sposób, w jaki oddycham, to znaczy, że ogranicza to w sposób, w jaki ja się wypowiadam. tak Dobrze tu, rozumiem? Tu chodzi o przeponę. Mhm. Bo jak masz przeponę i to jest mięsień, który jest szeroki, ale cienki, i ona stanowi dolną ścianę jamy klatki piersiowej. I to wysokość pierwszej, pierwszej klatki na brzuchu. Tak. tak. Mhm. I chodzi o to, że jeżeli się garbię, nie zwracam uwagi na postawę, napinam mięśnie brzucha, to ja nie ja nie umoż... Ja sprawiam, że ta przepona nie pracuję w takim stopniu, jakim by mogła. Bo jeżeli Ale ty on... też się garbisz. Ja mam, ja mam barki załamane przez to, że ja tańczyłem i zawsze był hip-hop i przez 10 lat plecak 20 kilo. Mhm. Ja wiem, ja, ja mam ten problem. Mhm. Ale na tyle mam wykształconą pracę przepony i ten oddech całościowy mieszany, że mimo, że jestem w takiej pozycji, to ja wyobrażam sobie, jak to powietrze mi wpada jak do studni na samo dno. Dosłownie, nie... dosłownie sobie to wyobrażasz? Tak. Bo trening głosu, czy tak jak miałem przyjemność uczyć się śpiewać, czy emisja i fonacja głosu pod kątem lektorstwa, to bardzo na wyobrażenia wchodzi. Czyli ja sobie wyobrażam, że nabieram powietrze i ono mi wchodzi taką, taką rurą do samego końca. Wyobrażam sobie, jak mi plecy się rozszerzają. No to są takie, takie zabiegi, takie triki, które pomagają zrozumieć to mnie to przeraża, ile w każdej dziedzinie jest wiedzy i, i tego, ile trzeba nad tym pracować. Z jednej strony myślisz sobie dobra, popracuję nad swoim oddechem i wypowiadam się później rozmawiam z tobą i myślę sobie, nawet nie zaczynam. Jest <laughs> tego sporo, ale kluczem jest właśnie znalezienie takiego prostej, prostej metody, narzędzia, nawyku, jak ten chociaż mikrofon, o którym mówiłem na początku. I po prostu, żeby pamiętać, nie? Tak, bo samo to już, już robi robotę. Tak, ale to się też wyrabia nawyk. Ja zauważyłem, że, i to chyba nawet ostatnio też ci o tym mówiłem, że ja się już nad tym zastanawiam, Regularnie. Po prostu do kogoś mhm. mówię i się zastanawiam. Nauczyłem się też, bo ja miałem taki problem z tym, że mówię, mówię, mówię i mam za dużo powietrza w brzuchu. Nie za mhm. mało, tylko za dużo. I okazało się, że miałem spięte mięśnie miednicy. I jak no. poluzowałem mięśnie miednicy, to nagle to powietrze jakby miało więcej miejsca i dzięki temu jakoś sprawnie wychodziło. Nie bo wiem, też, jak... jeżeli napięcia ci powstają na brzuchu, to, jak... to jest ze sobą połączone, ci napinają mięśnie szyi i krtani. Tak, i zaczyna ci się zaciskać gardło. Tak. Mhm. a do tego dochodzi jeszcze ten moment takiego płytkiego. Dobierania powietrza i się pompujesz. Mm -hmm. To Więc jest bardzo nieprzyjemne. No nie. No jest to właśnie na początku. To bardzo widać u osób, które wychodzą na scenę, stresują się i dzień dobry. Nazywam się Łukasz Konopka i, i, i się zapowietrzasz. A z jakiego powodu słychać stres w głosie? Co się, jaki mechanizm jest, że ten, że ten stres jest słyszalny, że ten głos tak drży delikatnie? No głosy brzmi matowo, brzmi nie, nie brzmi, tak jakbyśmy chcieli przez to właśnie, że się stresujesz, a stres odkładać się w ciele. Mm -hmm. No to jeżeli ciało jest spięte, to nie ma opcji, że żeby luźno sobie żeby sobie chodziło, nagle a? twoje struny, żeby tu wszystko było. Dobrze ustawione. Mhm. No bo jeżeli się stresujesz, to się napinasz. No tak, jak ja się napnę i nagle i będę mówił tak przez kilka godzin, no to te napięcia będą wpływały na moje struny głosowe, no a dzięki strunom mówimy. No i dzięki aparatowi i narządom artykulacyjnym. A jeżeli tu masz spięcia i nie rozgrzewasz górnej wargi, dolnej, języka, który jest najruchliwszym narządem artykulacyjnym, no to nie ma opcji, żebyś nagle płynnie i swobodnie mógł się wypowiadać. Jakbyś sobie nie zrobił rozgrzewki przed wypowiadaniem się, to ja bym słyszał różnicę, czy dla mnie to jest niesłyszalne? Ty byś nie słyszał, ja bym słyszał. I jaka to była dla ciebie różnica? Taka, że podczas szybszego mówienia, jak teraz o czymś mówię, mogłoby, mogłaby być sytuacja, że częściej bym się mylił. Albo bym musiał powtórzyć słowo, albo ja bym usłyszał, że jakaś końcówka nie do końca mi wybrzmiała, może ty byś tego nie, nie zauważył, nie usłyszał, ale ja bym to miał z tyłu głowy. Mm. Zastanawiałem się też nad tym, jak ty z tego co pamiętam, że tam o tym rozmawiałem, że ty bardzo dbasz o to, w jaki sposób się wypowiadasz, tylko że rozmawiasz czasami z człowiekiem i ta osoba mówi, no i to wydarzyło się wtedy i, i ludzie właśnie bardzo to przeciągają. Masz wrażenie, że da się nad tym jakoś popracować właśnie, żeby nie robić tego za mocno, bo, bo wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jak ktoś zacznie pracować nad swoim głosem, no to bardzo łatwo to przeciągnąć właśnie w tą stronę. Na nie... początku tak jest. Ja sam na początku przeciągałem to na tą stronę bardzo. Bardzo mi zależy na dykcji, mhm. i wtedy wiesz, będę mówił do ciebie w taki sposób, żeby to było wyraźne. Mhm. I na samym początku jest precyzyjna artykulacja, bo nadrzędnym naszym celem jest doskonała technika w kształcie tych spółgłosek, samogłosek. Jeżeli ty dostajesz materiał i masz pasję i energię do tego, żeby się tego nauczyć, no to chcesz robić to jak najlepiej. Mhm. Ale kluczem jest minimalna artykulacja. Czyli nieprecyzyjna. Która polega na największej wyrazistości słowa przy wykorzystaniu najmniejszej ilości ruchów artykulacyjnych. Czyli, Czyli jest tam taki bałagan celowy. To jest może nie bałagan. To, taki... to jest kontrolowana sytuacja, w której ja nie muszę już używać tak warg, tylko mówię do ciebie w taki sposób. One mniej pracują, nie wykorzystuję tych mięśni aż tak bardzo, ale mimo wszystko wyrazy brzmią. I nie ma innej opcji. Ty musisz sobie na samym początku, przykładowo o poranku, jak chcesz zadbać o dykcję. Możesz przeczytać pięć zdań szeptem, bo co ci daje na przykład szeptanie, uplastyczniasz całe narządy tutaj artykulacyjne: policzki, górna, warga dolna, bo jeżeli ja chcę, żeby ktokolwiek mnie teraz zrozumiał, to ja muszę zobaczyć cały czas bardzo wyraźnie mówić. Dodam do tego troszeczkę głosu. Czyli trzeba bardzo pracować ustami, żeby było cię słychać. Rzeczywiście. Tak. No, bo jeżeli będę mówił w ten sposób, to mnie nie zrozumiesz, nie? No jak, do, jak na przykład tak sobie pokażę, to już mam aha knopek, czyli tak możesz mówić bardzo wyraźnie. To teraz schodzimy z tego. Jadę do pracy, jadę na spotkanie z klientem to broń Boże nie wchodzę. Dzień dobry, jestem Łukasz i za chwilę poprowadzę fajne szkolenie. Ja, ja zauważyłem, że tak nagrywam reklamę. Jak nagrywam reklamę i staram się powiedzieć wszystko i tak widzę, że tak właśnie... Ja to trochę gdzieś, gdzieś słyszałem jedną z reklam twoich jak przy, przy podcaście i faktycznie to jest takie hiperpoprawne. No bo chcę, żeby mnie zrozumieli. Tutaj ludzie się cały czas mnie trzepiają, że nie słyszą, co mówię. Ja czasami sam nie słyszę, co mówię, jak oglądam klip. No tak, ale to jest proces, widzisz. Mm. No, to jest proces. I no, to jest okej. Okay. Ciebie się dużo trzepiają na Instagramie, Odnośnie tego, że źle coś powiedziałeś? No zdarza się. Coraz więcej, jak już jest dużo osób, na przykład na webinarze, tak jak teraz było ponad 700 osób, gdzie tam 3000 się zapisało, no bo zawsze jest mniej więcej taka, takie porównanie. No to, to tak. Jak na przykład tą książkę, coś tam przeczytałem i powiedziałem to już, fala tam hejtu, że tę książkę, a nie tą. Można mówić tak i tak, ale zapisuje się tę książkę. Ja właśnie to jest najgorsze, że ci ludzie często nie mają racji. Że oni się przyczepiają do ciebie o coś i później wpisujesz sobie w Google i patrzysz, obie formy są tak. adekwatne. Powiem ci, że w ogóle język polski, te, te rzeczy, które kiedyś były niedopuszczalne, teraz już są dopuszczalne. I ja swego czasu. Bardzo długo wrzucałem te karteczki na temat poprawnej wymowy, akcentów. To było fajne, sam się na kilku złapałem. Tak, ale ja później dostawałem coraz więcej informacji od osób, które się turbo na tym znają, że jednak już tak nie do końca jest. I stwierdziłem, że nie, że to jest kolejna dziedzina, którą musiałbym turbo rozwinąć, żeby być w tym dobry. Owszem, to co się nauczyłem to jest moje i stwierdziłem, że nie będę już wprowadzał niektórych w błąd. Mógłbyś bo... mieć takiego gościa po prostu, z którym byś sprawdzał wszystko na wszelki wypadek jeszcze. Wysyłałbyś mu, okej, okay, robię tym w tym tygodniu takie i takie rolki i takie posty z takimi słowami. Ono klepnięte, klepnięte, klepnięte. I Mógł. No w sumie to by było rozwiązanie. No mhm. ale stwierdziłem, że na razie z tego, od tego odchodzę. No bo faktycznie no... To się bardzo zmienia. No, ludzie się, ludzie się mnie strasznie czepiają, a przede wszystkim o słowo dropuje. Ale to już jest absolutnie inne. No, ale wystarczy. to tak samo jak głos z Netflixem, jak ci przeczytałem i powiedziałem, jak moduluje głos. To też bardzo dużo osób skomentowało. Netflix tam serial, Oni oryginalny, się... a nie oryginalny. Czyli powinno się powiedzieć oryginalny. Możesz tak i tak, ale zapisujesz przez Y. Mhm. tego to głównie o to chodzi. Mhm. No bo ja nie znam osoby, która bardzo oryginalny akcentuje. Oryginalny. A w Netflixie normalnie jak mówisz? Oryginalny. Oryginalny. Ale czasami jak, jak mam świadomość i faktycznie chcę się skupić, to ja sobie wybiorę, to powiem Netflix serial oryginalny. Mhm. Albo no no tak, więc tutaj... Ktoś się przyczepia, no wiadomo, no jesteś na takim świeczniku przysłowiowym i no jak zajmujesz się tym, no to ludzie będą wytykać. To jest akurat w porządku dla mnie, bo ja czasami sam faktycznie popełniam błąd przy zapisie, przy wymowie i to jest miłe, że człowiek mi Człowiek mnie poprawi. Ja się zastanawiam, czy to jest ważne. Jakby wiadomo, że ci ludzie przychodzą i się ciebie czepiają, ale to jest trochę tak, jak ja robiłem wcześniej grafikiem designerem UX-owym, i bardzo dokładnie wszystko robiłem. Super dokładnie robiłem, jak pracowałem, i teraz zacząłem prowadzić podcast. I, i jak prowadzisz jakby cały biznes, to widzisz, jaką małą częścią tego biznesu jest ta grafika. Już nie projektuję tak dokładnie jak kiedyś, bo widzę, że to nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Że jak zrobię kilka mini błędów, to tak właściwie nikt tego nawet nie zauważy. I zastanawiam się, czy z wypowiadaniem się. Też trochę tak nie jest. Że oczywiście przyjdzie jakiś tam, wiesz, to na, na gramarnacji tak zwanej i się przyczepi do czegoś, ale czy to ma takie wielkie znaczenie? Już się też tym tak nie przejmuję. Mm -hmm. Bo kiedyś to było dla mnie niedopuszczalne. Jak ja mógłbym popełnić błąd. Mm -hmm. A teraz jest sytuacja, tak, jak ostatnio nagrałem rolkę i powiedziałem w niej kontynuować dalej. Mm -hmm. I od razu kilka osób mi wyłapało i ja kontynuować dalej, co jest nie tak? No, Że kontynuujesz, że będę kontynuował, ale nie dalej. No, tak w okresie to. czasu też to się do mnie oczekuje. Tak. Że... Albo cofać się do tyłu. Mhm. No i, i chodzi o to, że cofać się do tyłu. <laughs> <laughs> ale czemu mi to przeszkadza? Jakby to kurde... no, no są takie reguły, takie zasady. No i okej, okay, faktycznie przyczepili się, ale specjalnie nie usunąłem rolki. Tylko dodałem w komentarzu i powiedziałem, że faktycznie nie wyłapałem tego, bo taki byłem podekscytowany nagrywaniem tej rolki, że to poleciało, ale żeby ktoś się na moim błędzie nauczył i już nie postrzegam tego tak, że o rany, to ja już jestem beznadziejny, to ja już nie będę nagrywał tych rolek, bo ja mylę się. Mam prawo się mylić. Mimo tego, że mam 10 lat doświadczenia, robię to na co dzień, mam prawo się pomylić. Dokładnie. Dokładnie. A um, chcesz pokazać ludziom, jak, jak modulujesz głosem? To, to, to możemy wrócić do tego Netflix oryginalny, co? bo właśnie rozmawialiśmy Mogę. o tym, że sporo osób się o to przyczepiło, i sporo osób też martwi się, czy ty rzeczywiście to potrafisz, czy to jest modulacja głosem, czy to jest jednak tak jak się ostatnio mówiłem, że to się wszystko dzieje w komputerze. Natomiast ty rzeczywiście potrafisz to wszystko zrobić swoim głosem. Tak, to jest duża zasługa mojego warsztatu. Owszem, mikrofon wyłapuje dużo, dużo takich rzeczy i może je podciągnąć. Ale... Lepi, lepiej ci się czyta z kartki. No Dużo czytam z kartek, jednak to jest tak, że no nie wyobrażam sobie, żebym przeczytał film albo reklamę z pamięci, mhm. no bo to, no to jest wtedy bez sensu. Nie, nie musisz też tego robić, to jest dodatkowe jakby zadanie do ciebie, nie? Tak. Mhm. Przygotowałem tutaj kilka rzeczy mhm. i zobaczysz, jak to wygląda. Dobra. Tu poczta głosowa numeru 883. Za chwilę nastąpi połączenie z konsultantem. Najlepsze rokowe hity tylko w rok. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Następny przystanek: Grodzisk Mazowiecki, Królewska, Netflix, serial oryginalny, Giro d'Italia, wszystkie etapy tylko w Eurosporcie. Ninja Warrior Polska tor eliminacyjny składa się z sześciu przeszkód. Otwiera go przeszkoda pięć kroków, czyli pięć ukośnie ustawionych platform. No, i nie będę w ten sposób mówił do ciebie, no bo to by nie brzmiało naturalnie. Co... I zmęczyłby się na I bym maksy. się bardzo zmęczył. To jest na potrzeby reklamy. Ja tam nawet słyszę rzeczy, które słyszę, jak coś jest przesterowane z dźwiękiem. Jak ja coś robię z dźwiękiem mm. coś przesteruję, i teraz słyszałem to w słuchawkach. Tak. No. I to, to było coraz mocniejszy dźwięk z tego, co zauważyłem. Tak, bo tak sobie ułożyłem, żeby pokazać. No, bo nie mogę przeczytać. Gdybym miał nagle przeczytać bajkę, to nagle za górami, za lasami. Stał ogromny, stary zamek. A tam, a coś tam, wiesz, no bo do dziecka muszę, muszę inaczej prze powiedzieć, przeczytać niż przykładowo Eurosport, bo by się przestraszyło. Ile czasu byś dał radę czytać tak jak Eurosport? To jest wygląda, jakby to było bardzo męczące. Jest, mimo wszystko potrafię już tak ustawić głos, że, że pomimo takiej, mo takiego mocnego czytania ten głos jest silno osadzony na dolnym rezonatorze, no to, to bez problemu mógłbym 20-30 minut poczytać w ten sposób. Mhm. Bo tak się też zdarza, jak dostaję kilka stron na cztery w tygodniu od Eurosportu i mam przeczytać te reklamy, no to lecę z tematem. Ninja Warrior Polska jest bardzo, bardzo, to jest chyba najtrudniejsza z rzeczy, które mam do czytania. I bardzo przyjemna oczywiście. Dlaczego najtrudniejsza? Bo wymaga właśnie takiego bycia nabudzowanym, energia. I czasami jest bardzo cienka granica pomiędzy tym, że ja mogę tak zejść nisko, ale jest bardzo cienka granica, że czasami są dni, w których ten głos jest na tyle delikatny, że ja go potrafię za bardzo nacisnąć, nie mam wyczucia. No i wtedy czuję, że zmęczyłem się. Każdy lektor będzie w stanie to odczytać z taką energią? Czy to kwestia temperamentu też mocna? Kwestia głosu. Czyli każda barwa. Lektor. Jeżeli ktoś jest dobrze wyszkolony i uczył się modulacji głosu i ma słuch, no i przede wszystkim wie, co to znaczy, bo to jest kluczowe, że jeżeli ja jestem lektorem, ja się rozwijałem, to ja wiedziałem, że ja chcę czytać filmy, seriale, dokumenty, pocztę głosową, zapowiedź komunikatów. I ja muszę wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, bo jeżeli ja sobie tego nie pokażę w domu, no to pomimo tego, że jestem lektorem, no to co mi po tym? To tak, jakbyś wziął aktora, posadził przed mikrofonem i, by ci i byś mu kazał takie coś przeczytać. Jak przeczytałeś tę reklamę, gdzie klient chciał od ciebie, żebyś przeczytał coś jak Ice Cube? Jak się, jak się... No to było coś, bar... coś pomiędzy Ninja Warrior Polska, Eurosport, SK Rock. Mhm. Głównie chodziło o zabieg pod tytułem energia, takie surowe. Na pewno nie, nie takie delikatne, jak czytam dokumenty o zwierzątkach. Myślałeś kiedyś, żeby spróbować nagrywać jakiś rap? Jak był ten... Hot 16 Challenge, mm -hmm. to nagrałem. Nagrałeś Hot 16, nie słyszałem, tak? Tego. Jest chyba na YouTubie, ale nie wiem, czy tego nie ukryłem. <laughs> no to tam. Ło, wow, to ja muszę. Jest? Muszę... Jest, się pomaga Hot 16 Challenge. O kurde. Ale jest tylko 18 sekund, to za krótkie. A to dziwne. Ale to ci pokażę, bo mam gdzieś to. Tak, jak ja wiadomo, że chcę to zobaczyć. Jestli też jeszcze na. Ty jesteś w bluzie w Moro, dobrze widzę? Aha. Tak, to to jest Twoje. Jest to na Wimeo. Dobra, przejmijmy później. Tak, a, no i a propos. Jeszcze chciałem ci o jedną rzecz odnośnie rapu zapytać, czemu nie zaprosisz Malika Montany do ciebie, żeby czytał z Tobą? On, on ma też mocny głos. Ja myślę, że by, bylibyście idealnym duo. Wolałbym Fokusa albo a? Wojtka Sokoła. Nie Malika Montany? Malik ma mocny, naprawdę. Ma, duo. ma, też mi się podoba. Sokół też ma bardzo niski głos, ale wydaje mi się, że Malik ma lepszy. Kto według ciebie ma najlepsze głos w Polsce? Z raperów. Bo nie musi być, z nie raper, musi ale, być. Z raper, ale z raperów też. Jeżeli chodzi o raperów, no to dla mnie Wojtek Sokół. Czyli jednak ten taki niski, męski głos. Ja też się wychowywałem na jego utworach i bardzo mi pomagały w trudniejszych czasach, więc, więc mam połączenie sentymentu z jego niską, niską barwą, ale fokus. tą mi się ekstra podoba, jak, jak, jak nawija. Don Góralesko też jest mocne. Tak. No A kojarzysz Sitka? Sitak. Kacper HT, HTA? Nie, już, od, hmm. już długo nie. nie bo, bo jest jeszcze takiego. inny głos, taki, taki trochę syczący mam wrażenie, że oni mają. Nie, nie mają takiego niskiego, tylko mm -hmm. tak właśnie sitek ma taki głos, ale jak nie kojarzysz, to nie. A spoza rapowego świadka? No jeśli chodzi o śpiewanie, no to Wodecki. Tak to ja teraz, to teraz ja nie będę znał. Nie znasz Wodeckiego? Myślę, że znasz. Uszczę ci. raz zobaczę, kto to jest Wodecki. To jest regularnie powtarzające się. A, kojarzę z twarzy. Zdecydowanie. Ale tak. jakie, jakie piosenki śpiewa, nie mam zielonego pojęcia. No, to jest stara szkoła. Zacznij od Bacha. Ja robię tam. No, pewnie coś kojarzę. Na pewno. Na pewno kojarzę, Ale tak z nazwiska mm. nie, nie skojarzyłem. Um. Z lektorów Piotr Borowiec, Maciej Gudowski, mm -hmm. Lucjan Szołański. No, oczywiście, świętej pamięci Tomasz Knapik. Chciałem cię zapytać jeszcze o czy to, czy nie dygasz się, że sztuczna inteligencja ci ukradnie pracę? Nie, ja zawsze patrzę pozytywnie na to wszystko i to AI samo w sobie jest w porządku, bo mogłoby nam ułatwić pracę, bo jeżeli by faktycznie doszło do sytuacji, w której już potrafi pięknie przeczytać moim głosem i stworzyć listę i dźwięk i podłożyć go pod film i by było OK, no to spoko, bo w tym momencie mogę czytać dwa razy więcej. Mhm. To bardziej kwestia człowieka, który nadzoruje to jeżeli dla jakiegoś studia X bym czytał i by później ktoś sobie wykorzystał, bo tak w umowie maczkiem by zapisał, no to wtedy no to, to już jest. A nie boję się, że oni ci po prostu skopiują Twój głos i będą go używali? Będzie, Słuch... będzie, będzie trzeba jakieś prawa autorskie mieć, nie? A, no ale, ja ale, przecież, mam... ale przecież oni mogą skopiować Twój głos i zrobić go 20% inny i już nie będą. Mogą, będzie. oczywiście, że tak. No teraz tak naprawdę, no, gdybym miał się stresować tym wszystkim, no mój głos jest w internecie równie dobrze, że ktoś teraz może z tego podcastu wyciągnąć dźwięki i w jaki sposób sobie zrobić. No, no nie upilnuje wszystkich ludzi. Jeżeli ktoś jest za przeproszeniem chujem, no to zmieni głos, podłoży i sobie wykorzysta. No. Natomiast ja wierzę w ludzi, wierzę w dobro i w to, że, no, że jednak nie będzie takich dużo sytuacji. Hmm. Ja to bym nie był taki pewien co do, co do tego. Wydaje mi się, że będą atakowali twoją branżę. Tak Mo głos? No mogą. Już są sytuacje, że w Stanach właśnie jest dużo poszkodowanych lektorów, którzy no niestety mają sytuacje, w których wykorzystują głosy i oni oglądają sobie telewizję I nagle okazuje się, że są w projekcie, do którego nie nagrywali głosu. Mm -hmm. Konkretnie, no, no bo to też jest ważne, który, czy to jest głos, co? W pewnym momencie jesteś taką marką, że ktoś chce użyć twojego konkretnego głosu, a nie po prostu fajnego głosu. Tak. Myślisz, że w tym momencie u ciebie to już gra dużą rolę, że ludzie chcą twój konkretnie głos? No klienci zgłaszają się bezpośrednio po głos Łukasza Konopki, mhm. więc jeżeli ktoś dzwoni do mnie i faktycznie klient jest zdecydowany, no to mówią, że chcą mnie. Mhm. Czy, Aczko... masz, czy masz jakąś agencję, czy sam jesteś dla siebie agentem? Ja sam po prostu promuję się, dbam o swoją markę i pocztą pantoflową jestem na takim etapie, że ludzie przychodzą do mnie, no chyba, że jestem w studiach, w których czytam przykładowo dla Netflixa, dla innych firm, no to to oczywiście są osoby odpowiedzialne za przypisanie do danego serialu głosu, no bo jest casting. Mhm. Um, czy ty badałeś sobie testosteron? Czy ty masz jakiś super wysoki testosteron? Nie przypominam sobie, żebym go badał. No to chociaż... jest ciekawe, bo podobno jest tak, że jeśli kobieta przechodzi tranzycję i dostaje więcej testosteronu, to zmienia się jej głos. To samo się dzieje pod wpływem sterydów, jak, je, jak babeczka jest kulturystką. Więc jeśli, okay. jeśli, jeśli testosteron wpływa na głos, to strzelałbym, że ty masz wysoki testosteron. Jestem ciekawy. Nie robiłeś tego? Nie wiem, czy teraz Jak, nie miałem przed operacjami takich pełnych badań. Muszę jakby, sobie jakbyś, sprawdzić. Jakbyś miał, to jestem mega ciekawy, jaki masz poziom testosteronu. To sprawdzę i ci napiszę. No, to, a, czyli ty nie robisz, jakoś, nie wkręcasz jakoś super bardzo w biohackerskie takie rzeczy? Nie padasz krwi, nie, nie próbujesz soplami? No teraz krew to bardzo mocno badałem na przestrzeni pół roku, bo miałem dwa zabiegi na nogę i na głowę, mhm. więc musiałem wszystkie mieć. I to jest OK I wychodzi na to, że mam, dowiedziałem się, że mam bardzo dużo przeciwciał tak jakbym jakąś szczepionkę przyjął, a nie przyjmuje, więc okazuje się, że no, że jest ekstra. Mm -hmm. Pani powiedziała tylko, żebym przestał solić, bo troszeczkę za dużo. O, o co chodziło z tymi papierosami, bo tego też nie, nie skumałem? Opowiadałeś mi o tym pod kawiarnią, ale ja nie wiedziałem, że trzeba nie palić, jak się ma jakieś kontuzje, bo to się szybciej goli. goi. Nie słyszałem o tym. Tak, to bardzo wpływa. Zarówno na włosy, jak i na ranę. Bo Achilles jest miejscem, które się turbo trudno goi. Tam mhm. chodzi o to, że tam mało krwi dopływa i tu jest problem. A jednak te substancje smoliste sprawiają, że, że dużo gorzej to się goi. Mhm. Ciekawe, co robią palaczek, słyszą coś takiego. Pewnie mówią, że e, u mnie to się na pewno będzie goiło. To nie jest istotne. To tak, ale alkohol pewnie tak samo działa. Tak no. samo, on rozrzedza krew, więc to w ogóle. to. Wtedy, czyli, czyli, albo jak pijawki brałem, bo też był taki moment pomiędzy pierwszym zabiegiem a drugim. Jakie pijawki? No pijawki. Co robiłeś z pijawkami? No chodziły wchodziły mi do pępka. Mówisz, Serio? No. Do pępka? Tak, no bo pępek jest takim głównym ośrodkiem, z którego je, tam te wszystkie jakieś kanały się rozprowadzają i diagnozuje się na podstawie pępka. Ma, masz, masz zdjęcia? Mam filmy, zdjęcia pokażę. <grym, <grym, ja taka chcę, ja taka, ja taka lu luja, ci, luja ci wchodzi w pępek i ona się tam. dwie nawet. No. No bo one rozrzedzają turbokrew, no i wtedy tak samo jak alkohol przyjmiesz. Czyli one się coś wstrzykują najpierw, żeby rozrzedzić. Takie coś robiłeś? Pokaż. No? To jest jakieś szamańskie? Nie. Nie, to jest, to jest bardzo oldschoolowa technika. Kiedyś to w szpitalach normalnie było bez problemu. No bo widzisz, przykładowo mam te zastrzyki przeciwzakrzepowe. No to jak, jak taka jedna pijawka, to tam mam dziesięciokrotną dawkę tej, tej substancji, która rozrzedza krew. Czyli to po to się daje, to tak, nie, się po ona, nie po to, żeby ona coś wyssała, tylko żeby dała się... Sobie... Mm. Ona wpuszcza, ona wpuszcza, ja tam jeden podcast y, słuchałem na temat pijawek i one mają tam z 300 związków, antybiotyków, jakiś tam cud na kiju, które sprawiają, że twoje ciało faktycznie ekstra funkcjonuje po tym. Boli? Pierwszy moment, takie swędzenie troszeczkę, takie, to, to nawet nie jak, jak ta, osa. Jak tatuaż? Co Mniej? Nie, to jest, bo ona jak się wgryza, to ona od razu ci wprowadza środek znieczulający. Mhm. Jaka miła pijawka. No one są super. No. Po to się Nie, 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 nie I było. Nie miałem nie... Ta, I miałem tak, że właśnie to jest w ogóle hit, bo to robiłem fizjo bardzo dobra klinika, jeśli chodzi o pijawki i oni dają dwie do... Czyli Pe... są jakieś legitne, takie duże kliniki z pijawkami? No tak, no przecież oni nie biorą ich z ziemi, tak jak rosówki, i się nie wsadzają do pępka. Nie wiedziałem o żadnych klinikach z pijawkami. I, i, i oj, to jest tak, że one ci dwie wchodzą do pępka, a oprócz tego masz jeszcze akupunkturę i masz takie igły wbijane dookoła, taki jest ko koło i to jest pod prądem, pod, pod prądem jeszcze. i ten Prąd takie delikatne sygnały wysyła, więc ona jeszcze pobudza i ona jest taka trochę, wiesz. O jaką Mi opowiadali, że nie jest legitne. Nie wiem, jak z tymi pijawkami, ale nie. nie. Warto poczytać. Jak ja widzę to zdjęcie, to już nie chcę o tym czytać. Nigdy więcej. No, leje się trochę krew, ale. Czyli jak wyciągnie się pijawkę, to zaczyna ci się leć krew z ciebie? No tak, no masz Przez pierwszy, pierwsze dwa dni, no trzeba, musisz, masz opatrunki. I masz pijawki w pęt. O, mam to, czyli to są te igły. O, o, to po prawej, dokładnie. No, takie coś miałem. Nie myślałeś sobie, ja pierdolę, co ja robię, jak to no, bo, no Tak jak ci opowiadałem, ja lubię doświadczać różnych rzeczy <grym> <Nie>. <grym> i wychodzić poza strefy komfortu. Podobno oni mi... przyczepiają te pijawki do oka. Coś N takiego słyszałem. Pokazywał mi doktor, ta osoba, która się tym zajmuje, książki i normalnie, jak masz na przykład poucinane paluchy, to stosują pijawki w trakcie operacji że o, jak jest kciukna, jak na przykład masz palec nadziany na szpikulec, żeby go przyszyć, to pijawka już zaczyna rozrzedzać krew i to naprawdę są zdjęcia pokazane, jak to turbo szybko się goi. Ja pierdolę. I a, i dla, tego wszystkiego jest, że masz pępek, ale później masz jeszcze kość Tam bardzo blisko. Czy kości czy niżej? No tak bardzo blisko odbytu. Ale musiałem się spytać, czy one tam przypadkiem nie... nie wpadną, niechcący... Mhm. Tego, nie się, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem na koniec tego podcastu. No, lubię próbować różnych rzeczy, no ale polecam. Wracając do Twojego kursu, e, chciałeś też wspomnieć o jakimś kodzie zniżkowym. Dobrze pamiętam? Tak, pomyślałem sobie w ramach takiego odwdzięczenia za to, jak fajnie sobie tutaj rozmawiamy, że. O pijawkach. O pijawkach i o że jeżeli ktoś z Państwa, kto słucha tego podcastu, chciałby popracować nad dykcją, nad skuteczną komunikacją, no to na hasło, jakie wymyślamy? A ile chcesz dać procent? Czy nie chcesz mówić? Możemy dać przemek. 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 Niech będzie przemek. Mhm. Dla mnie 15% zniżki będzie. Super. Przemek 15. Przemek, Przemek 15, tak? Takie najczęściej dajemy kod. To wstawię, wstawię też ten link z kodem do, od podcast. Mm -hmm. tak, tak to będzie spokojnie. A jeżeli podcast. ktoś będzie miał pytanie, nie będzie wiedział, który pakiet wybrać, to śmiało można się kontaktować ze mną na Instagramie, napisać, odpowiem. Dobra. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. Zaraz ja również. Kolejną. Było bardzo miło. Siemanko. Teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!